Dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog Instytutu Nęckiego Polska Akademia Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właściwie tak chciałem zacząć od sztuki, żeby tak. Od razu wejść w temat, ale myślę, że nie możemy sobie odmówić komentarza do sprawy, która przecież również żyła na Facebooku przez ostatni tydzień. Mianowicie, no myśmy wielokrotnie po, po, poruszali temat rozmaitych terapii alternatywnych nad homeopatią, żeśmy też tutaj się pochylali dosyć intensywnie przez kilka audycji. No i pamiętam, że jak chyba podczas naszej ostatniej rozmowy na ten temat, to ty wyraziłeś taką myślą, no, że w zasadzie już tutaj przeoraliśmy ten temat, że to już wszystko tutaj powiedziane zostało, że już chyba może nie ma sensu dalej, bo już wszyscy wszystko wiedzą. Aż tu nagle? No, nawet sobie obiecaliśmy, że już na razie tego nie będziemy. Poszarpiemy sobie z raz do roku, żeby tylko przypomnieć, że coś takiego już zostało pokonane. I, no. i powiedzieliśmy sobie, bierzemy się za sztukę, bierzemy Właśnie, się za, tak. za coś innego. No i Taki a tu kwiatek, bęc. no, bęc po prostu. No to taki, powiedzmy, że, nie może nie o co chodzi. Śląski <coughs> Uniwersytet Medyczny wprowadza e, kierunek homeopatia. Tak, na studiach podyplomowych e, będzie uczył 50 homeopatów. 50, I, a to nawet tego tak, nie doczytałem. Tak, 50. Podobno rekrutacja poszła bardzo szybko, było bardzo dużo chętnych, także stworzyli kierunek i, no i po prostu zawrzało, hmm. bo naprawdę no, <noise> No czegoś takiego to się nikt nie spodziewał, powiem szczerze. No to prawda, to jest nikt uderzenie nie z grubej tak, rury. To tak, jest, to, jest, to jest naprawdę dużo z grubej rury. to właśnie wyszło z, ze środka medycyny akademickiej. Tak. Ta cała inicjatywa, prawda? Tak. To mamy, nie, nie mamy jakiejś, nie wiem, uczelni <laughs> dziwnej, która nagle zostaje tutaj Powołana do życia i tam naucza różnych. Obecnie już jest nazywana polskim Hogwartem. Także jeżeli nie była zaliczana do uczelni dziwnych, to. To tam, gdzie się uczył Harry Potter. to Tam tak, gdzie się tam, Harry, gdzie Potter, się uczył Harry uczył. Potter. Także no była to dosyć no, szokująca informacja. Kiedy ta informacja się pojawiła w mediach, momentalnie powstały, że tak powiem, ruchy. Prostujące te dziwne zjawisko, i tutaj trzeba powiedzieć, że liczba Izba Lekarska wystosowała pismo i do ministerstwa, i do rektora, właśnie z żądaniem wyjaśnień, ponieważ no, stwierdzili bardzo prosto. Medycyna, jaka, taką, jaką powinniśmy tworzyć, powinna być oparta na faktach. Czyli to, co żeśmy zawsze tutaj wspominali, oparta na wynikach, oparta na tym, że coś potrafi udowodnić swoje działanie. Nie do końca musimy wiedzieć, jak to działa. Natomiast musi działać. Czyli patrzymy na owoce, a nie na to, jak ktoś myśli, że coś działa. I homeopatia nie spełniła tych warunków, to znaczy no, żadne badania, które nie były zrobione przez firmę, która produkuje leki homopatyczne, nie wykazały efektywności tych leków. W związku z tym ona nie może wejść do kanonu. I dokładnie to, co naczelna Izba Lekarska napisała w swoim sprostowaniu, to jest to, że właśnie lekarze powinni się kierować. Te, i, i, ordynować te terapie, które wiedzą, że są skuteczne. Natomiast nie wolno im ordynować czegoś, co nie wykazuje skuteczności. Jest to po prostu wbrew etyce lekarskiej. A homopatia takiej skuteczności nie wykazała. Więc ba lekarz nie powinien czy czymś takim się zajmować. Bardzo ciekawy był taki list z wyjaśnieniami, który wystosował rektor Uniwers tak, śląskiego tak, tak. uniwersytetu medycznego, ponieważ. No, on się odwoływał do tego, że bardzo przepraszam, ale leki homeopatyczne, właśnie leki, bo zarejestrowane jako leki są w aptekach, są w normalnym obrocie, tam izba farmaceutyczna to zatwierdza. Można te leki kupić, niektóre są nawet wypisywane na receptę leki, bo jest grupa leków homeopatycznych, które można tylko na receptę dostać. To już takie rozcieńczone do granic. To możliwości. Takie mocniej rozcieńczone. Takie naprawdę już rozcieńczone, naprawdę hardkorowo, hard y. hard hardkorowo rozcieńczone. No i. W zasadzie rzeczywiście, jak się popatrzy na tą argumentację, ona jest bardzo logiczna, tylko no, cała ta historia z polskim prawem, które w jakiś dziwny sposób faworyzuje te leki homopatyczne i daje im taką furtkę, żeby one były rejestrowane jako leki, wchodziły do obrotu bez konieczności wykazania skuteczności, no bo tam nie trzeba żadnych badań, żeby lek homeopatyczny wprowadzić do. Niestety jest obiegu. Stara taka zasada: jak nie wiadomo do końca o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Bo po pierwsze, te leki wlazły bokiem w ogóle do aptek, bo ustawa o lekach, nie znam jej dokładnie szczegółowo, ale generalnie zakłada prostą rzecz. Żeby lek mógł być wpisany, substancja na, na listę leków, musi udowodnić swoją skuteczność. Czyli ma po prostu działać, ma leczyć. I w ustawie się znalazły słynne ilub czasopisma czyli po prostu tak musi wykazać skuteczność, za wyjątkiem Środków homopatycznych. No, skąd się to wzięło? Pewnie ktoś gdzieś zalobował, bo zapis jest, z nim się walczy od wielu lat, natomiast cały czas jest utrzymywany. I, no tak, to jest jedna furtka, a dwa tutaj rektor się powoływał na to, że gdzieś są takie wydziały, które uczą homopatii, i to bodajże się powoło, że to jest kilka na, we Francji i chyba jeden w Niemczech. No, z Francją jest problem taki, że tam działają producenci leków homopatycznych. No jedna z największych firm produkujących <krym> leki, leki homopatyczne film, tak. jest przecież firmą francuską. Może nie będziemy wymieniać nazwy, żeby tutaj tak, nie, robić... Nie, nie, nie robić reklamy, ale generalnie jest to największa firma. I ta firma różnymi metodami nacisków, jak gdyby można powiedzieć, no ok, jeżeli jest firma, która mówi, że są jakieś środki, no to ma prawo się zgłosić do normalnych badań. Te badania nie wyszły przez te wiele lat, robione w środkach niezależnych, więc tam powstało w pewnym momencie pewne zjawisko, które chciało zbadać tę homopatię, powstały pewne wydziały, które uczą, ale no popatrzmy sobie na cały świat, no jedna Francja z, nie wiem, czterema, pięcioma, sześcioma oddziałami, no powiedzmy sobie szczerze, wiosny nie czyni i to jest dokładnie też kwintesencja nauki, musimy zbadać, efektywność jakiejś substancji w innym miejscu, czyli jeżeli działa we Francji, bo Francuzi bardzo wierzą w homopatię i ten współczynnik placebo jest tam bardzo wysoki, to bierzemy ten sam lek, tylko nie mówimy co to jest, jedziemy sobie do Stanów Zjednoczonych, nie wiem, do Polski, do Chin i sprawdzamy czy to działa i wtedy się okazuje, że zwykle nie działa. Homopatia generalnie w Stanach Zjednoczonych jest w ogóle nie wpuszczana na żadne salony medyczne, jest wręcz odradzana. Co więcej, kilka ostatnich wyroków, które zapadły takich w sprawach medyczno-sądowych, bodajże były takie dwie słynne sprawy, gdzie właśnie rodzice odmawiali normalnego leczenia dzieciom w chorobach zupełnie trywialnych, które są do wyleczenia w 2-3 dni antybiotykami. No i te dzieci niestety zmarły. I ci rodzice zostali normalnie znaczy oskarżeni o nieudzielenie dziecku pomocy, o odebranie dziecku prawa do skorzystania z normalnej medycyny yy, naukowej. No to też jest taka przestroga, żeby jednak tutaj się zastanowić dwa razy, bo zwykły, zwykłe przeziębienie czy zwykły katar czy zwykłe lekkie zakażenie nieleczone jednak może być groźne. Więc mamy problem. Tak. Ciekawe co będzie dalej się danych. chyba nie można tutaj nic zrobić, to znaczy nie ma takich narzędzi prawnych, które Mogłyby spowodować, żeby ten wydział jednak w obrębie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nie funkcjonował. No tutaj podobno jeszcze był jakieś, no zawsze trzeba podchodzić z dużą dozą ostrożności, ale były też jakieś informacje, że bardzo mocno palce w tym maczało polskie to, nie wiem, jak to się do końca nazywa, stowarzyszenie leków homopatycznych, czy izba leków homopatycznych, chyba coś takie coś się nazywa. W związku z tym, że wręcz wydało oświadczenie, żeby nikt z homopatów się nie odzywał, absolutnie bo wszystko. był taki wewnętrzny, wewnętrzny tak, list. Tak. Chyba pierwszy ujawnił to Tomasz Witkowski na Tak, tak, na on, Facebooku. To, on to ujawnił. No ale to Psycholog, jest... autor książki Zakazana Psychologia, sceptyk. Tak, mocny, ostry sceptyk. Natomiast tak jak mówię, no tutaj zawsze trzeba mieć ten, bo może ktoś jakoś tam zrobił przysłowiową wrzutę. Także, ale no całkiem prawdopodobne, bo no dla mnie jest to rzeczywiście, to było totalnym szokiem i... Zrobienie jakiegokolwiek wydziału wbrew Izbie Lekarskiej, wbrew ogól znaczy takiej ogólnej wykładni tego, co jest medycyną, a co nie jest, no według mnie jest no, bardzo dziwnym postępowaniem. I być może, oczywiście, chodzi po pierwsze o rozgłos, po drugie o kasę. No. Jeżeli mają dużo chętnych, którzy chcą płacić, co więcej, na pewno nie będą mieli problemów ze sponsorowaniem takiego kierunku, ponieważ znaczy, Jakakolwiek jest... firma produkująca homopatię po prostu na wieść o takim wydziale po prostu umiera ze szczęścia. To jest o tyle jeszcze taka sytuacja specyficzna i dziwna, mówię o tym w kontekście reakcji naczelnej Izby Lekarskiej właśnie. Mhm. Czy, że no wcześniej już kilkakrotnie wydawano takie oświadczenia, między innymi Maciej Hamankiewicz prezes właśnie tak. Tak, o tym dużo mówił, o tym sporo pisał dotyczące w ogóle nieetyczności stosowania tego typu środków w momencie kiedy nie dysponujemy żadnymi badaniami potwierdzającymi skuteczność tych leków, a wręcz dysponujemy wieloma badaniami, które, znaczy, wszystkie badania, które właśnie, którymi dysponujemy, pokazują, że to po prostu nie działa. Jeżeli działa, no to na zasadzie placebo po prostu. No, ale że posługiwanie się tego rodzaju środkami w praktyce lekarskiej jest nieetyczne, no bo medycyna czy praktyka lekarska, no powinna być właśnie tak jak sam mówiłeś zbudowana wokół jednak faktów, tych takich empirycznie uchwytnych, niezależnie od filozofii, jak, jak, jaką wyznajemy, nie, niezależnie od tego, co myślimy o tym, czym jest rzeczywistość empiryczna, bo są tacy, Pawle, którzy uważają, że to jest tylko konstrukt. No dokładnie, tutaj powinniśmy, my powinniśmy się trzymać jako sceptycy faktów, tak samo lekarze. No niestety jest też tak, że część lekarzy, można powiedzieć, przechodzi na tą czarną stronę mocy i utrzymując swoje tytuły lekarskie, swoje uprawnienia do medycyny takiej naukowej, też ordynuje homopatię. No i to jest niestety szkodliwe, ponieważ oni legitymizują coś, co... No, no tak jak mówię, no obiektywnie starając się przez 100 lat udowodnić działanie homopatii, nie udało się udowodnić tego działania. Nie udało się w żaden sposób nawet zbliżyć do jakichkolwiek sensownych fizycznych wytłumaczeń opartych na fizyce normalnej, tradycyjnej, takiej, którą możemy jakkolwiek potwierdzić, a nie jakichś dziwnych aurach podkwantowych pamięci wody i tak dalej, i tak dalej no nie udało się udowodnić ani mechanizmu działania, ani skuteczności działania. Także tak naprawdę no, to, jest, to jest naprawdę cukier i woda i to wszystko. Ja sobie myślę, że nawet gdybym był wielkim zwolennikiem homeopatii, gdybym na przykład uznawał, że tutaj działają jakieś mechanizmy, które są nieuchwytne w badaniu empirycznym z podwójną ślepą próbą, bo czytałem też takie interpretacje, że to jest po prostu tak subtelne oddziaływanie i tak zindywidualizowana praktyka, że tutaj na dobrą sprawę nie sposób przeprowadzić eksperymentu z podwójną, ślepą próbą. Natomiast nawet gdybym, nawet gdybym coś takiego wyznawał i miał takie przekonanie, że być może tutaj działają jakieś siły po prostu niedostępne naukom empirycznym, to i tak byłbym przeciwko temu, żeby tego rodzaju tego rodzaju studia były w obrębie akademii medycznych, oficjalnych akademii medycznych, powoływane. I żeby się tym posługiwali lekarze, tacy wykształceni właśnie w tej, w tej dziedzinie na no, oficjalnych uczelniach medycznych. Z tego prostego powodu, że no, pewną zasadą, którą jednak bym przyjął w ocenie takich, takich zjawisk, byłaby jednak zasada jakiejś konsekwencji. To znaczy, żeby, żeby, nie, żeby nie mieć do czynienia z. Taką sytuacją, w której idąc do lekarza, ja nigdy nie wiem tak naprawdę, czym on się będzie posługiwał, bo on może sobie znaleźć 150 różnych dziwnych rzeczy i je na mnie zastosować. Chcę mieć gwarancję, że w momencie, kiedy idę do kogoś, kto ma napisane lekarz medycyny przed nazwiskiem, to wiem, że on stosuje pewno, pewien zespół technik, dysponuje pewnym zestawem wiedzy, ordynuje pewnego typu terapię, no, które są w jakimś modelu y, sprawdzone, w które są y, zweryfikowane i tak dalej. Zawsze chcielibyśmy być dobrze leczeni. No, tutaj niestety jasna strona mocy, już tak się wyraźmy, prawda, y, obrazowo. Też ma troszeczkę za uszami, bo niestety lekarze... Tak, to e, o tym mówiliśmy Mówiliśmy o pewnym stworzeniu leśnym <noise> tak. w polskich lasach, Dokładnie. które ma okrzyk godowy objawy, tak, objawy. objawy, objawy. No niestety też bardzo często traktują pacjenta szybko. Na zasadzie damy pigułkę i niech sobie idzie, może mu pomoże. Jak mu nie pomoże, to wróci. Jak nie wróci, to bardzo dobrze znaczy się pomogło, sprawa zamknięta. Co powoduje to, że czasami człowiek jest rzeczywiście... Zaniepokojony tym, że nie dostaje tej dobrej e, służby zdrowia, a dodatkową rzeczą jest tutaj, że to jest biologia. No, niestety jeden lek na jedną osobę będzie działał, drugi nie będzie działał, także tu lekarz musi być dobrym lekarzem, iść według pewnych e, schematów, ale no, jednak mieć dobry kontakt z pacjentem, co niestety w naszej służbie zdrowia nie zawsze działa, aczkolwiek czasami się. Znaczy myślę, że to się bardzo poprawia. Bardzo się to poprawia. Lekarze zaczynają rozumieć, że nie tylko ważna jest pigułka, ważne jest też potraktowanie pacjenta, żeby on chętnie tę pigułkę wziął i żeby nie było efektu nocebo. To znaczy, żeby on, biorąc coś, co nie ma zupełnie wpływu, nie odczuwał złych skutków. Także. No jest problem i będzie problem, bo jeżeli tych studiów rzeczywiście nie, z, nie zostaną odwołane, nie zostaną zlikwidowane, to będzie to pewnego rodzaju legitymizacja i no, cofnięcie się o ileś lat, lat wstecz. Tutaj jeszcze możemy powiedzieć jedną rzecz taką, już kończąc tą nagonkę i biorąc się za sztukę. No. Że... Jak my do tej sztuki przejdziemy teraz? No powoli ja przejdziemy. Jako... Puści się muzykę i się przejdzie. Udamy, że nie było tematu. Na Natomiast co to właśnie jeszcze tej medycyny Tradycyjnej. No tutaj, tak jak powiedziałem, no jest ten problem, że ona jest troszeczkę taka pośpieszna, że ona właśnie tak szybciutko załatwić i polecieć dalej. Dać pigułkę i mieć pacjenta odfajkowanego. Ale również, no, problem z tą biologią, z, różnicow z różnicowaniem ludzi, jak również jest też pewien problem tutaj z, można powiedzieć, Często się człowiek spotyka z tym, że idzie do jednego specjalista, on mu mówi jedno, idzie do drugiego, mówi drugie. Ludzie mają naturalną tendencję w tym momencie, i to bardzo dobrze, do sceptycyzmu zaczynają szukać sami, co tam się dzieje. Otwierają sobie strony internetowe, szukają sobie objawów, objawów, sprawdzają, jakie mają symptomy. Pamiętam, że moja babcia kiedyś miała, którą pozdrawiam, mhm. jeśli nas słucha. Miała kiedyś taką książkę pod tytułem Objawy. Mhm. To już do, dosyć dawno temu było. No, miałem tam, nie wiem, za 12 chyba lat, jak, czy 13, jak to tam oglądałem. Była to przerażająca książka, mhm. dlatego że występował klasyczny efekt znany z książki niemieckiej. Czekasz na chorować. Trzech panów łódce milcząc psa. To się, ta książka się na znakomita zresztą. Zaczyna się od tego, że główny bohater czyta jakąś encyklopedię zdrowia i odnajduje u siebie objawy wszystkich chorób, które tam tak. są wyszczególnione. Z przerażeniem oczywiście odnajduje coraz gorzej się czuje w trakcie lektury. Bodaj tylko to jest książka od XIX-wiecznej Angli Anglii się dziejąca. Tylko puchliny kolan schorzenia charakterystycznego dla służących, które dużo muszą klęczeć i na przykład szorować podłogi, to tego u siebie nie, nie, nie odnajduję. No i ja jak pamiętam mm -hmm. tą książkę objawy, to też miałem wszystko po prostu, była przerażająca książka. Tremendum i potem... Tremendu fascynans, wiesz, to znaczy jednocześnie mm -hmm. mnie przerażała i odpychało mnie od niej, ale coś kazało mi panią sięgać, tak, ale sięgać ale potem... i odnajdywać. Potem te idziemy potem idziemy do, do lekarza. Skoszmarne. Potem idziemy do lekarza i mówimy, panie doktorze, pewnie mam to, to i to. A lekarze tego bardzo nie lubią. O, Bo teraz, bardzo. o pan, już się pan zdiagnozował, tak? To, co panu przepisać. Tak? To, 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 także to jest niestety problem. Lekarze też się muszą trochę nauczyć m, tego, że pacjenci się robią coraz bardziej świadomi. Oczywiście mogą przyjść z całkowicie mylną diagnozą, natomiast nie należy ich ganić za to, że próbowali szukać odpowiedzi na swoje schorzenie. Bo dzięki temu być może uniknęli właśnie jakichś pułapek totalnie rzeczy alternatywnych, gdzie jeżeli zrobili sobie taki przegląd medycyny tego, co jest, co powinno być, jakie są metody leczenia, czego unikać, to być może dzięki temu właśnie trafili do gabinetu. Także lekarze doceniajcie to, że pacjenci czasami troszeczkę próbują się diagnozować, aczkolwiek prostujcie ich drogi. Na, na rozpęd czasami dobrze wrzucić taką tezę, która, z którą rozmówca się nie zgadza. No więc ja powiem tak, że zupełnie nie potrafię sobie wyobrazić, do czego w przetrwaniu gatunku ma być potrzebna sztuka. Bank. Sztuka. Sztuka jest dowodem na nędzę ewolucjonizmu. Wow. Odkładam tablet, jestem nieprzygotowany. Nie, to znaczy yy, możemy się zastanowić, podejść do sztuki z bardzo wielu yy, kątów, aspektów i innych, yy, no, można powiedzieć, zagadnień poznawczych. Akurat nad tym ewolucyjnym ludzie się też zastanawiali. To znaczy, skąd to się wzięło, że nagle u ludzi powstało coś takiego jak sztuka? Zwykle się to utożsamia właśnie z naszym gatunkiem homo sapiens, gdzie nagle zaczęto wykonywać pewne czynności, które bezpośrednio nie mają przełożenia na, można powiedzieć, efektywność ewolucyjną. I jednak próbując znaleźć tą ewolucyjną korzeń właśnie sztuki uważa się, że być może to początkiem w ogóle było wytwarzanie ozdób. To znaczy, że taką pra-sztuką -pra było coś, gdzie w momencie kiedy już ludzie stworzyli pewne takie grupy społeczne w miarę stabilne, to około 100-150 osób, takie prymitywne stado, gdzie już był pewien podział, można powiedzieć, ról społecznych, byli przywódcy, ale generalnie była pewna grupa ludzi, którzy są jakoś tam zebrani i muszą współgrać. Nagle chcieli oni jakoś się wybijać indywidualnie, to znaczy jak już wszystkie podstawowe potrzeby przeżycia były zapełnione, czyli było jedzenie, było bezpieczeństwo, był jakiś kontakt socjalny, no to powstała potrzeba indy ekspresji indywidualnej, ten sam czubek, prawda, piramidy Maslowa. I to się właśnie wyrażało poprzez sztukę, poprzez, poprzez ozdabianie swojego ciała. Yy, tworzenie różnych obiektów, które mają służyć bardziej ozdobie niż jakiejkolwiek efektywności. No i to jest jedna z teorii, że być może sztuka właśnie powstała w ten sposób, gdzie była to potrzeba zaznaczenia swojego Indywidualnego ja, co oczywiście się przekładało na to, że taka osoba się wydaje lepsza, ładniejsza, atrakcyjniejsza, lepiej się ją zapamiętuje, więc jednak dawała w jakiś sposób możliwość nie wiem, zdobycia lepszego partnera czy posiadania większych zasobów do, do przeżycia. Także być może jednak to ewolucyjne wytłumaczenie początków sztuki nie jest takie zupełnie no, nie dające się, się wyjaśnić. A neuronaukowcy zajmują się badaniem sztuki? No raczej chyba artystów niż sztuki, prawda? Czy mózgu, który na odbiór sztuki jest nastawiony? No a tutaj w tym razem ja wyciągnę pewną Dobrze. armatę Dobrze. W, w kierunku filozofii i ją uruchomię. Co to jest sztuka? Aha, no właśnie. Co to jest sztuka? Aha. Bo próbując przygotować różnego rodzaju punkty widzenia, na tym punkcie... No, przewracają się wszyscy. Co to jest sztuka? Jak zdefiniujemy sztukę? Co będzie sztuką? No, we współczesnym świecie Wszystko może mamy być co sztuką. chwila jakieś dziwne afery, tak? gdzie ktoś nie wiem położył kamień w galerii i powiedział to jest sztuka. I teraz, czy to jest sztuka? Jedna osoba przyjdzie i zacznie się śmiać i powie, no już... Tak pojechaliście po bandzie, tak? To już, to już jest w ogóle coś śmiesznego, nie sztuka, a inna osoba będzie siedziała i kontemplowała ten kamień z 15 stron. Mówię, że to jest po prostu kwintesencja sztuki współczesnej. Więc co to jest sztuka? Co filozofia na ten temat? No ja się nie podejmuję udzielić odpowiedzi, <laughs> bo oczywiście, jak to w przypadku filozofii zazwyczaj jest, nie ma jednej. Bardzo wiele różnych definicji sztuki w filozofii było. Na przykład Platon uważał, że tylko poezja jest sztuką, a reszta to szkoda gadać. <laughs> Reszta to może być rzemieślnictwo jakieś, a poezja o tak, poezja to jest sztuka, ale tylko poezja. No i to jest właśnie ta trudność, bo chcąc. Natomiast rzeczywiście, dzisiaj, dzisiaj jak patrzymy na współczesną sztukę czy współczesną krytykę sztuki, no to w zasadzie. Nie sposób tego jasno zdefiniować, ponieważ tak jak słusznie powiedziałeś, sztuką może być wszystko, zwłaszcza to co w przestrzeni galerii jest realizowane przez artystę. Jeśli tylko ktoś jest artystą, jeśli tylko coś co on robi, on jako sztukę definiuje, to to się automatycznie staje sztuką. Po, pojęcie artysty też jest dosyć ciekawe, ponieważ kiedy zostajemy namaszczeni jako artysta, więc chyba musimy przyjąć taką roboczą definicję, po, że sztuka to jest to, co się dzieje w galerii. Po ukończeniu yy, szkoły artystycznej. <laughs> tak. Także no to już widzimy ogromny problem. Teraz ten problem się przekłada na każdą inną działalność, bo teraz jeżeli chcemy sobie zbadać jaki wpływ ma właśnie dzieło sztuki na odbiorcę, no to jeżeli nie wiemy, co to jest dzieło sztuki, ciężko nam jest to zbadać. Także tutaj neuronaukowcy troszeczkę się wyślizgują z tego i odchodzą od takiej teorii sztuki i neuronauki, tylko raczej mówią o neuroestetyce. To jest takie pojęcie, które zostało ukute przez Semira Zekiego. On badał układ wzrokowy przede wszystkim i percepcję wzrokową. I właśnie powiedział, że to jest coś, co nie tyle możemy powiedzieć, czy coś jest sztuką, czy nie jest sztuką, czy tylko czy coś jest ładne. Czy coś jest ładne, bo, bo jest, ale niekoniecznie użytkowe i ładne. Więc to troszeczkę nam zawęża ten oczywiście pojęcie sztuki do. Raczej sztuki wizualnej, obrazów i tak dalej. Niestety Platon nie byłby zadowolony. Poezja, oczywiście, w tej z, definicji. Platon, nie, Platon z wielu rzeczy by nie był zadowolony. zadowolony. ale To, to dobrze. No, <laughs> także, to tak myślę także myślę, że tutaj jest problem z definicją podstawową. To znaczy, nawet jeżeli patrzymy na, porównujemy różnego rodzaju badania, które powstają już od kilkunastu lat, to one są bardzo często zupełnie ze sobą niespójne. To znaczy, Gdzieś tam widać jakieś aktywacje. Jedni twierdzą, że jest to aktywacja na przykład, że dopiero obrazy nas poruszają wtedy, kiedy mamy aktywację takich kory sensomotorycznej, czyli tam, gdzie mamy odbiór zmysłów cielesnych i ruchowych, że to musi być aż tak, tak porywający obraz, żeby nas aż poruszył. I to, to poruszenie jest właśnie wyrażone tą aktywacją. Kawałków kory, które zwykle przy oglądaniu obrazów zwykłych nie mają swojego udziału. To są oczywiście liczne wymieniane regiony kory przedczołowe, które zawsze mówiliśmy, że to, ta, to siedlisko tych wyższych czynności umysłowych. W szczególności taka kora, która się nazywa przyśrodkowa kora nadoczodołowa. Problem w tym, że ten akurat kawałek kory, który w kilku badaniach ładnie się świecił w momencie, kiedy osoby oglądały coś, co ogół ludzi zakwalifikował jako dzieło sztuki, co więcej, jako ładne dzieło sztuki. On się też uruchamia w bardzo wielu innych przypadkach, chociażby wtedy, kiedy musimy zrobić pewnego rodzaju osąd sytuacji. To jest też obszar, który pilnuje troszeczkę naszej moralności. Co więcej, kiedy szukano specjalnie pod kątem właśnie neurobiologii, sztuki, czy są ludzie, którzy mają udar w tym miejscu i zobaczyć, czy oni stracili poczucie piękna w sztuce, to nie znaleziono, czy znaczy, te osoby nie traciły tego. Czyli no, nie mamy fałdka odpowiedzialnego za coś, co nam powie, że to jest sztuka, żebyśmy mogli wtedy definiować odwrotnie. Tak? Sztuką jest to, co zapala nam odpowiedni fałdek w mózgu. No, to niestety, by było ciekawe taki się. test, wiesz, sadzasz człowieka, tylko właśnie u każdego trochę może inny fałd. Znaczy, bo trochę sobie taką sytuację, że właśnie przed, posadzilibyśmy kogoś na przykład przed. Dziełem jakiegoś współczesnego artysty, jednemu by ta fałdka zareagowała, a innemu nie. I to jest też kwestia, dlaczego. To znaczy, czy mamy wrodzoną jakąś, jakieś poczucie estetyki, które się przekłada na sztukę, chociaż oczywiście sztuka nie zawsze musi być estetyczna, no właśnie. ale no, z, już skupmy się na tej, która jest łatwiej uchwytna czy jest to wynik już narzutu kulturowego. To znaczy, że podoba nam się to, w jakiej kulturześmy wyrośli. Albo podoba nam się to, co generalnie przez przynajmniej początkową część życia byliśmy uczeni, że jest to ładne. I to jest dosyć ciekawa kwestia i u ludzi jest no, trudna do zbadania, ponieważ na pewno kontrolowanego eksperymentu zrobić nie możemy. Czyli jedyne, co możemy robić, to jakieś bardzo szerokie, porównawcze badania Pomiędzykulturowe, i takie rzeczywiście badania były robione. I są pewne, można powiedzieć, takie główne cechy obrazów, które nam się podobają. I właśnie między innymi ta neuroestetyka zapoczątkowana przez Zekiego, i później kontynuowana przez Ramacza Drana, tego dotyka. Czyli właśnie jakie aspekty obrazów wizualnych są dla nas o tyle ciekawe, że możemy je uznać za coś pięknego i automatycznie powielając, to tworzymy tworzymy w jakiś sposób sztukę. Hmm. Ale temat jest trudny. Temat jest trudny i, tak jak mówi literatura jest bardzo rozbieżna i tutaj no, jest potrzebna duża współpraca właśnie teoretyków sztuki i neuronaukowców, tak żebyśmy mogli wyłapać takie, no, można powiedzieć, podobnie troszeczkę jak w lingwistyce, taką wewnętrzną, Gramatykę języka sztuki, i to by nam mogło pozwolić poszukać w naszym mózgu wewnętrznej reprezentacji podstawowej gramatyki sztuki. Ale póki co jeszcze nie ma takich jasnych. A różne, a różne dziedziny sztuki, no bo są ludzie o takiej dużej wrażliwości na słowo, na przykład na literaturę, są ludzie o dużej wrażliwości na malarstwo, dużej wrażliwości na muzykę. Czasami to idzie ze sobą wszystko razem, czasami po prostu jakoś sztuka na nas działa i kochamy sztukę i uwielbiamy z nią obcować. Czasami wszystkie dziedziny sztuki oddziałują na nas bardzo intensywnie, a czasami jakaś jedna w sposób na przykład szczególny. Czy tutaj jakiegoś typu badania związane z tym, jakiego rodzaju bodźce pobudzają, jakiego rodzaju obszary w mózgu były. Prowadzone, badane. Ja na przykład jestem szczególnie wrażliwy na literaturę, w mniejszym stopniu na, na sferę wizualną, z całą pewnością, natomiast na język słowa bardzo. Myślę, że to jednak jest związane z pewną preferencją przetwarzania bodźców. To znaczy, tak jak się mówi popularnie, że ktoś jest wzrokowiec, ktoś jest słuchowiec, ktoś jest osobą, która lubi czytać i odbierać takie słowo pisane, do niej najlepiej trafia, to się odzwierciedla w stylach uczenia się. Czyli są osoby, które właśnie preferują raczej nie wiem, tekst pisany, który sobie kilka razy przepisują. Są osoby, które wolą obejrzeć film. Jeszcze inni posłuchają sobie wykładu, więc jest to pewne, na pewno związane z pewną preferencją w kierunku wykorzystywania do nie wiem, nauki, poznawania wszechświata jakichś narządów zmysłów, ale również dokładnie to, co powiedziałeś, czyli ten komponent, ta komponenta emocjonalna jest ważna. Powiedziałem o tych obrazach, że w niektórych badaniach wychodziła ta kora. Somatosensoryczna, natomiast to, co na pewno jest też wspólnym taką cechą sztuki, to jest to, że ona musi uruchomić emocje. No bo idziemy sobie gdzieś ulicą, widzimy jakieś graffiti na ścianie, i teraz przy jednym grafiti przejdziemy dalej, w ogóle na nie nie zwrócimy okiem, a niektóre robią coś takiego, zatrzymujemy się i mówimy: o, tak, i przyglądamy się temu. Teraz skąd to się wzięło? Na pewno to się wzięło stąd, że. Została przykuta nasza uwaga. To znaczy, nasze naprawdę bardzo skąpe zasoby uwagi, które mamy w codziennym życiu, nagle zostały złapane przez coś i skoncentrowane w jednym miejscu. Więc jest to na pewno mechanizm uwagowy i emocjonalny. To znaczy, to wywołało jakieś odczucie. Nasze emocje są po to, żeby nam bardzo szybko świat oblepić czerwonymi i zielonymi karteczkami. Czerwone to jest zagrażające, zielone to jest. To jest przyjemne, dobre, do którego dążymy, od czerwonych, nieprzyjemnych uciekamy. Więc w tym momencie sztuka potrafi szybciuteńko uruchomić pewne mechanizmy wewnętrzne, które powodują, że jeden obraz wywoła w nas duży niepokój, chociażby to może, nie wiem, Hieronima Bosza, sobie w, w, sprawdzić, gdzie te rzeczywiście obrazy są dosyć są ładne, ale są takie niepokojące, czy Blake'a. Natomiast z drugiej strony mamy coś, co rzeczywiście jest dla nas piękne, estetyczne i też łapie naszą, naszą uwagę. Także. Myślę, że to jest trochę jak zwykle wykrętne w tak złożonych sprawach, ale że tutaj ta jest tak, ta kwestia tych emocji i tej uwagi. Tak samo myślę, że w literaturze, w momencie, kiedy odczytujemy jakąś frazę, czy wiersz, czy poezję, nagle czujemy po prostu piękno, jakąś pewną esencję. Zresztą jedna z definicji, o której się na, przykład, na której się na przykład opiera Ramachadran i wielu innych osób badających tą taką Naukowe podejście do sztuki jest to, że sztuka to musi być coś, co łapie esencję jakiegoś zjawiska. Wtedy nam się to podoba, gdzie sztuka nie, nie musi być realistyczna, wręcz przeciwnie, nie powinna być realistyczna. Powinna być lekko nawet. Niektórzy twierdzą, że cała sztuka jest lekką karykaturą, karykaturą w takim pozytywnym znaczeniu, gdzie włapujemy pewne charakterystyczne cechy obiektu, troszeczkę je powiększamy, ale niezbyt dużo, i otrzymujemy coś, co jest lepsze od oryginału. I być może to jest coś związanego ze sztuką. Tu chociażby można się od, od, właśnie od, odnieść jeszcze do tej części mózgowej, historii Ramachadrana. On taką wprowadził jedną z najważniejszych reguł. On tam osiem reguł sobie wymyślił sztuki, bardzo szeroko krytykowanych i przez większość ludzi raczej odrzucanych, ale jest to pewne jakieś zaczepienie. Jednym z takich podstawowych reguł, on powiedział, że to tak zwane przesunięcie szczytu odpowiedzi. Chodzi o to, że w wielu badaniach, chociażby na zwierzętach, jeżeli warunkujemy zwierzę do rozpoznawania jakichś prostych bodźców, to jeżeli damy bodziec, który jest lepszy niż oryginalny, za który dostawały nagrodę, na przykład będą trzy kolory, zielony i taki blado-czerwony, to potem jeżeli zawsze za wybieranie koloru blado-czerwonego gołąb czy jakieś inne zwierzę dostanie nagrodę, to jeżeli potem mu damy... Mocno super czerwony, i ten wado czerwony, one będą wybierały ten mocniejszy bodziec, czyli coś, co jest głębszą kwintesencją czerwieni. To jest wiele doświadczeń, które pokazuje, że w wielu przypadkach, na wielu gatunkach tego typu efekt występuje. I to jest właśnie ten, to podkreślenie, to, ta karykaturalność. No bo wyobraźmy sobie, jak dobry portrecista musi narysować portret osoby, także każdy, kto rzuci. Okiem od razu wie, że to jest ta osoba. No najlepiej to jest. Twarze są bardzo podobne do siebie, kształt jest ok, więc trzeba wy wydobyć tylko te różnice, które są inne niż średnia twarz, którą mamy zapisane w naszym mózgu. Jeżeli te różnice podkreślimy, to automatycznie, nawet jeżeli jest to zwykła prosta kreska, mówimy: Wow, to jest rzeczywiście ta osoba i to jest dla nas sztuka. Więc być może nawet tak proste właśnie tak prosta rzecz, jak podkreślenie pewnych cech, wdobycie pewnej esencji jest tym taką prymitywną, najprostszą gramatyką, którą nasz mózg odbiera jako właśnie sztuka. Ale no temat jest, jest potwornie rozległy i powiem szczerze, grząski bardzo, bo no nie mamy jeszcze takiej jasnej odpowiedzi. Neuronauka jeszcze nie wgryzła się w pełni właśnie w sztukę, ale naj pewniej wchodzi tą drogą wizualną, tą drogą właśnie poznania wizualnego tych cech, które sprawiają, że jakiś obraz jest dla nas ładny. A muzyka? Z muzyką też jest spory problem, ponieważ no, my mieliśmy kiedyś audycję całą muzyce, tak. prawda? Mówiliśmy, że humbaki sobie zrobią kółka śpiewania i uczą się nowych piosenek, wymieniają się zwrotkami, że ptaki też uczą się swoich pieśni i te pieśni. Śpiewają. Tak, definitywnie śpiewają. Natomiast ptaki właśnie uczą się pieśni, tylko że one na tyle mają wdrukowaną, pewien podstawowy wzorzec, że dzięki temu nie uczą się na przykład piosenek nieswoich gatunków. Natomiast no, tam to jest. U chumbaków to nie do końca wiemy skąd to się bierze i dlaczego to jest. Za mało badań jest. Natomiast w przypadku muzyki wydaje mi się, że tutaj też troszeczkę jest jakiś wrodzony mechanizm, który mówi nam, jakie tony są. Jakie tony są przyjemne. Chociażby tutaj wspomniany też przy okazji tamtej audycji Bobby McFerrin, który ma takie fantastyczne wideo na popularnym serwisie z, z filmami wideo. Bobby McFerrin wykonywał tu Państwu tylko przypomnę słynny Don't uh, kawałek. Worry Don't worry, be happy. Tak. I on pokazuje tak siłę skali pentatoni pentatonicznej, to znaczy takiej skali, która. Na jedną oktawę wrzuca pięć dźwięków podstawowych, i okazuje się, że on robił ten eksperyment we wszystkich krajach, tak mówi przynajmniej, że wszędzie to próbował robić, i w każdym kraju ludzie dokładnie potrafią przewidzieć przestrzennie, że konkretny dźwięk będzie miał konkretną wysokość. I, i on uważa, że właśnie to jest być może taki pierwotny zmysł muzyczny, gdzie rzeczywiście ludzie mają pewne skalę. Podstawowe, właśnie tą pentatoniczną, i w tej skali, jak gdyby każdy mózg działa. Wszystkie inne skale są już, można powiedzieć, narzucone kulturowo, gdzie w odpowiednich tonacjach czy skalach się po prostu uprawia muzyka, ale że jednak jest jakiś wspólny mechanizm mózgowy, co powoduje, że być może też złapiemy właśnie jakąś kwintesencję piękna, piękna w muzyce. Także jest to, tak jak mówię, no rozległy temat, a, a naprawdę neuronauka może jeszcze bardzo dużo. Tam powiedzieć, aczkolwiek musi wchodzić bardzo delikatnie, ponieważ cały czas definicji sztuki nie mamy, cały czas nie wiemy do końca, co jest yy, piękne, i. No. Czy mamy po prostu pewne <laughs> oczywiste przejawy, co do których się nie kłócimy, że sztuką są, prawda? Problem polega na jakimś takim dookreśleniu granic, ale wydaje mi się, że chyba to dookreślenie granic po prostu jest niemożliwe, bo to próbowano zrobić wielokrotnie. Szukano jakiejś takiej jednej definicji, to też była specjalność różnych politycznych reżimów, żeby jako sztukę zdefiniować coś, i, a jako kompletną degenerację coś innego. No i nigdy to się jakoś nie udawało. Gdzieś to jest taki obszar, który się będzie chyba zawsze wymykał, tak mi się wydaje. No Myślę akurat, ta definicja taka prosta, że jest to coś, z czego nie potrzebujemy robić. W tym sensie, że sztuką jest to... Jeżeli, nie wiem, budujemy młotek, to jeżeli go przepięknie przyozdobimy, to młotek tak samo działa, ale już pewne rzeczy, elementy, które do niego dokładamy, już są w tym momencie, można powiedzieć, sztuką. No jeżeli na przykład kroimy cebulę, ale w sposób straszliwie jakiś ciekawy i zupełnie zbyteczny, tak jak na kucharze pokazowi robią, czy, czy coś takiego, to to już można też powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju sztuka, czyli robienie czegoś dla... Dla efektu wizualnego, dla, sam, dla, nie wiem, dla samego siebie, dla robienia po prostu czegoś, gdzie nie ma bezpośrednio to znaczenia takiego to, to To rzeczywiście w tym momencie definicja sztuki jest bardzo szeroka, tak. Ale. No tutaj, ta, tak jak mówię, neuronauka się wyszła troszeczkę bocznymi drzwiami, poszła w tą neuroestetykę, czyli odczuwanie piękna, chociaż no tak jak już żeśmy wspomnieli, to nie zawsze jest tożsame. Nie zawsze jest tożsame, aczkolwiek wydaje mi się, że w większości przypadków raczej utożsamiamy sztukę z czymś, co, co ma być piękne, czyli no jednak być może to jest dobra droga hmm. do poznania. Przekonamy się albo i nie. Przekonamy się albo i nie. Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, był Państwa i moim gościem. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a w studiu ze mną Państwa i moim gościem jest profesor Tadeusz Bartoś, filozof Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gejsztora w Półtusku i warszawskie, warszaw, Warszawska Szkoła Filozofii te Studium i Teologii. Filozofii Studium. Dzień dobry. Dzień dobry. O instytucjach totalnych chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, instytucjach zamkniętych, a takim pretekstem do tej rozmowy jest reportaż Justyny Kopcińskiej opublikowany w dużym formacie w gazecie wyborczej w zeszłym tygodniu, opowiadający o dość dramatycznych i drastycznych wydarzeniach, które się działy w domu opieki, w takim domu dziecka prowadzonym przez siostry Urszulanki w Zabrzu przeczytałeś ten tekst i miałeś takie wrażenie, że rzeczywiście tutaj jakiś niezwykły eksces, coś niezrozumiałego nagle się dzieje? Czy to jest raczej coś takiego, co w tego typu instytucjach zdarza się często? Najbardziej słynny taki przypadek to był siostry Magdalenki w Irlandii. Siostry Magdalenki, film na ten temat powstał, właśnie polegający na wykorzystywaniu z niewolnictwa tych podopiecznych i wykorzystywania ich do takiej no, niewolniczej pracy. Tutaj, w, tej, w tym przypadku, to co jest interesujące przede wszystkim i co jest niepokojące, to jest nie, brak reakcji otoczenia. Dlatego, że instytucje totalne, tak jak tutaj o tym mówimy, używając terminu tej słynnej książki Irvinga Goffmana, Instytucje totalne mają takie cechy, one się patologizują, wymagają jakiejś zewnętrznej kontroli, bardzo wielu elementów kontroli. No i tutaj to całkowicie zawiodło całe otoczenie łącznie z sądami, które nie były rychliwe w tych kwestiach. Wyrok dwa lata w zawieszeniu, po czasie no to są. Cały czas, także wymiar sprawiedliwości, właściwie on no i nie jest surowy, on nie jest, nie jest tak potępiający, jak powinien być. A całe to czynnik nie chciało wiedzieć, co tam się dzieje. Właśnie to było niesamowite, choć to też nie jest nic takiego, czym byśmy się szczególnie dziwili. Bo ludzie bardzo często w ten sposób reagują, ale tam w zasadzie nie było, tak jak mówisz, żadnej zewnętrznej kontroli. Na mocy umowy konkordatowej właściwie takie instytucje są kompletnie wyjęte spod jakiegokolwiek świeckiego nadzoru. Kościół właściwie ma tam władzę absolutną. No ale z drugiej strony bohaterowie i bohaterki tego reportażu, no, bohaterowie opisywali takie sytuacje, kiedy no, mówili o tym, co tam się dzieje, kiedy właściwie było to oczywiste, że dochodzi do jakichś bardzo drastycznych nadużyć, nie wiem, przychodzili posiniaczeni, skarżyli się, że są gwałceni, że to gwałcenie się odbywa za przyzwoleniem sióstr. W końcu tam doszło do morderstwa, bo ci ludzie, którzy tam się gwałceniem dzieci zajmowali, zabili jednego z chłopców, natomiast, no właściwie, nikt na to nie reagował. Wszyscy uważali, że jeżeli tam te siostry są, no to na pewno siostry wiedzą, co robią, nie wolno się w to mieszać, etc., etc. Siła tego autorytetu była niezwykła przez tak. wiele, wiele lat. To bardzo przypomina, właśnie sytuację w Irlandii, bo to jest właściwie taki stały element tego bardzo silnej pozycji autorytetu kościoła i tych instytucji oczywiście ludzki, ludzka niechęć do wtrącania się w nie swoje sprawy i potrzeba świętego spokoju ale tu widać najwyraźniej widać w jaki sposób ludzkimi zachowaniami sterują regulacje poprawne regulacje potrafią patologię w dosyć wczesnym etapie wychwycić a takie regulacje, w których nie ma żadnego nie ma żadnej kontroli zewnętrznej nad funkcjonowaniem tych instytucji w sposób łatwy się patologizują. No tacy już jesteśmy, można by powiedzieć. Jeśli gdzieś pieniądze leżą luzem, to znajdzie się ktoś, który to podbierze, a nie będzie szukał właściciela. I tutaj mamy tą podobną sytuację. Brak nadzoru powoduje, że jednostki patologiczne mają swobodę działania. Wyobrażam sobie mechanizmy nadzoru, nawet wewnętrznego, które w obrębie samego Kościoła, w odniesieniu do tego typu instytucji, mogłyby przecież funkcjonować. Okej, okay, nie ma nadzoru świeckiego, w ten sposób ustawia sprawę umowa międzynarodowa między państwem polskim i państwem Watykan, no ale. Kościół przecież też chyba ma jakieś mechanizmy wewnętrznej kontroli, sprawdzania co tam się dzieje. Czy to jest tak, że po prostu w obrębie takiego ośrodka prowadzonego przez zakonnicę, czy przez zakonników, w zasadzie może się dziać wszystko i kompletnie w obrębie samego kościoła nikt się tym też nie interesuje? No tak to wygląda, że nie ma tych mechanizmów kontroli. Nie wiadomo jakie by one mogły być. No, jest siostra przełożona, prowadzi to, to instytucję, można ją zmienić. No, przełożeni mogą zmienić takiego dyrektora, takiego ośrodka, jeśli są powody albo bez powodów. Natomiast były tu powody nie znamy i dlaczego nikt tego nie zmienił. Czy rozmaici przełożeni tamtej siostry, czy coś wiedzieli, czy nie, no to jest kwestia ustalenia. Znając tego typu instytucje, nie ma możliwości, żeby nie wiedzieli tego wszyscy. Więc yy, dookoła tego niewątpliwie była jakaś zmowa milczenia. Dlaczego ona się pojawiła? Na jakich zasadach ta pozycja tej siostry szefowej była tak uprzywilejowana, że praktycznie no kilka, ileś tam lat nie można było jej zmienić? No to jest też ciekawe pytanie. Pewnie ża też... żadne śledztwo tego nie wyjaśniło. No to jest, jest w tym reportażu taka scena, kiedy ma dojść do wizji lokalnej, kiedy ci dwaj chłopcy, którzy zamordowali jedno z dzieci, zostają przyprowadzani do tego ośrodka. Mają wskazać jeszcze inne dzieci, które padały ofiarą ich, ich ofiarą, które były przez nich molestowane. I policjanci przyprowadzają tego głównego podejrzanego, a chłopaka chyba tam, 18-19-letniego wówczas, czy 20-letniego. 20, 20 Przychodzą z nim i nagle pojawia się owa siostra, przełożona siostra Bernadetta. I policjanci relacjonują w tym reportażu, że są bardzo zaskoczeni, bo widzą, że ona się pojawia. Niewysoka pani, taka dosyć sympatyczna, wyglądająca na miłą, miłą siostrę. A ten chłopak jest przerażony. Oni widzą, że on po prostu blednie, jak ją widzi, jest przerażony. Te wszystkie dzieci natychmiast się gdzieś zwijają w, w rulonik, odwracają wzrok. No rzeczywiście ta jej pozycja to jest też taka trochę modelowa pozycja, jak Goffman opisuje w swojej książce, no bo on to w zasadzie rozpisuje na różne role, pokazuje, że te instytucje wchłaniają jednostki, które w zakres ich oddziaływania wchodzą. I w zasadzie role są rozdane, wchodzi się w te role i każdy zaczyna reagować i doświadczać tak, jak mu ta rola nakazuje. No to jest jeden z elementów instytucji totalnych, że pozbawia się własnej tożsamości. Poprzez różnego rodzaju obrzędy, rytuały, zmiany stroju, no można wygolić kogoś. Pozbawia się go jego własnej tożsamości, wpisuje się wyłącznie w ten rytm życia całkowicie uregulowany. Czyli wszystko jest na czas, posiłki są na czas, każda rzecz, każdy szczegół życia jest z zewnątrz sterowany. No, w związku z tym, tego typu ubezwłasnowolnienie. No, powoduje, że reakcje tych ludzi, no, jeśli są wmontowane reakcja strachu, no, jest to wyćwiczone, jest to wyćwiczone przez ten system wychowawczy. Techniki takiego treningu no, warto byłoby poznać, w jaki sposób i na jakiej zasadzie ta, taka dominacja tej zakonnicy nad całym. Także nad tymi bandytami i przestępcami, w jaki sposób ona się dokonywała? Tego się pewnie już niestety nie dowiemy, jak to, jak to w praktyce przebiegało. Natomiast jeszcze o jednej kwestii chciałem porozmawiać, bo. Jak się zastanawiam nad tą całą e, obojętnością otoczenia, nad tym takim założeniem, że tutaj nie ma się w to co mieszać i że nawet w sytuacji, no znowu scena z reportażu, jeden z chłopców opowiada, że no, chyba w siódmej czy ósmej klasie, informował, na, mając siedem czy osiem lat, informował swoją nauczycielkę, że właśnie jest gwałcony, że, że siostry na to pozwalają, e, prosił ją, żeby go z tego domu opieki zabrała, po czym... E, Parę dni później, no ona go oczywiście, ta nauczycielka go wysłuchała, ale on parę dni później widzi, że nauczycielka sobie rozmawia z siostrą, śmieją się razem, no i on ma poczucie już kompletnego funkcjonowania w totalnym osaczeniu, wie, że nikt go nie, nie będzie słuchał. Tam są drastyczne też rzeczy, te dzieci podejmują próby samobójcze, bo właśnie mają poczucie funkcjonowania w świecie, z którego nie ma żadnej ucieczki, nie ma żadnego wyjścia. Ale jak myślę o tej obojętności otoczenia, no to nie sposób też. No nie wziąć pod uwagę jeszcze pozycji kościoła, czy, czy tego wszystkiego, co Kościół sobie wypracował w takiej grze społecznej, zwłaszcza w Polsce. No, gdzieś tutaj przecież myśli się w tle jest Bóg, jest transcendencja, są te wszystkie piękne, jasne wartości. W związku z czym tego rodzaju sytuacje w zasadzie nie mają prawa się tam dziać. No bo przecież tutaj wszystko jest ze świętego nadania. No właśnie i. Mechanizm działania tego autorytetu religijnego potrafi być właśnie tego rodzaju, że paradoksalnie zwalnia z wszelkiej moralności, bo jeśli ktoś jest wcieleniem jakiejś sakralności, jakiejś świętości, o czym na przykład świadczą stroje duchowne, o czym świadczy pewien typ uniżonego odniesienia do osoby duchownej, tych elementów składowych jest oczywiście o wiele więcej. To ten typ, właśnie sakralności, powoduje, że społecznie te osoby są jakby wyjęte spod prawa. To znaczy, że zasadniczo wszyscy muszą przestrzegać regulacji państwowych, ale instytucja kościelna niekoniecznie. I to jest taki no, społeczny sposób, środowiskowy sposób odniesienia do instytucji kościelnych. Co by było, jaka, jaki byłby problem, co by się pojawiło jako kwestia, gdyby te instytucje kościelne miały nadzór państwowy? No, to by znaczyło, że oto jest ktoś ponad yy, siostrą przełożoną, oto jest ktoś zewnętrzny i autonomiczny, który przychodzi na kontrolę. On yy, ma pewne kryteria, którymi by się. Posługuje, pisze sprawozdania, w co należy zmienić, co należy poprawić, wtedy mentalność takiej zakonnicy byłaby uformowana zupełnie inaczej. Ona by musiała tak to zorganizować, żeby kontrola nic nie wykazała. Oczywiście no, ona jest metoda parszywa, to znaczy ukrywanie, ale ukrywanie ma krótkie nogi. Siostra by została zmieniona szybko. W związku z tym do tych patologii by w ogóle nie doszło. Właśnie brak systemu nadzoru jest, jest czymś, co patologizuje każdą organizację. A wyjęcie spod prawa tutaj, przy pomocy odpowiednich przepisów, zupełnie niezrozumiałych przepisów w konkordacie, no jest, tym, jest czymś oburzającym, bo doświadczenie że tak powiem instytucji jest publicznych, społecznych jest takie, że no bez odpowiedniego nadzoru, oczywiście może być głupi nadzór może być nadzór który się czepia nieistotne rzeczy ale bez odpowiedniego nadzoru czy to wewnętrznego lepszy jest zawsze zewnętrzny na zasadzie tego czym jest no tak zwany trójpodział władz to znaczy kontroler musi być niezależny finansowo, życiowo, ekonomicznie od tego, kogo kontroluje. No to jest elementarz To jest ten trójpodział mm. władz. W Kościele katolickim w związku z przestępcami seksualnymi duchownych tego nie ma dalej. Nie ma zewnętrznego nadzoru. Owszem jest prawo karne, ale ono działa za późno. Przecież nie regulujemy życia społecznego przy pomocy przepisów. Nawet te ostatnie wypowiedzi, wypowiedzi Franciszka, które niedawno, no wczoraj, przedwczoraj, wypowiedź o tym, że tutaj będą bardzo zdecydowane akcje, jeżeli chodzi o pedofilię w kościele, no też nie spowodowała, czy nie wiązały się z tym przełomem, na który wiele osób jednak czeka. Czyli nad no, właśnie wpuszczeniem kontroli zewnętrznej, nad, nad wpisaniem kościoła w normalny porządek prawny? No właśnie, będą duchowni kontrolować duchownych. Jedna kongregacja będzie kontro, kontro, kontrolować, czy kongregacja doktryny wiary będzie kontrolować, zbierać donosy w sprawie przestępstw seksualnych. Księży, wiadomo, że to jest nieskuteczne i to zawsze było nieskuteczne, przecież te kontrole były zawsze od ilu lat. Y znaczy, no, on był nieskuteczny, ponieważ tam w tym środowisku no, jest solidarność grupowa, wewnętrzna, także tam rączka rączka myje. I jedyną próbę, o której słyszałem, stworzenia no, oczywiście po czasie, po wypłaceniu już miliardowych odszkodowań Stanów Zjednoczonych, stworzenia. Takiej quasi zewnętrznej instytucji, ono się pojawiła w jednym z diecezji w Stanach Zjednoczonych, zdaje się, że w Nowym Jorku. Yy, polegało to na tym, że znów diecezja utworzyła instytucję, ale stosunkowo niezależną. To znaczy, ona miała własne finansowanie. Nie jest to tak, że biskup zatrudnia kontrolera, który będzie kontrolował jego zachowania. Płaci mu pensję za to, żeby on dokładnie sprawdzał, czy biskup odpowiednio reaguje na przypadki. Więc yy, no to było stworzone z, z katolików, ale świeckich, sędziów emerytowanych i tak dalej. To dawało pewną gwarancję pewnej autonomiczności, także z, z uwagi na to, co mówiłem, że ta instytucja była niezależna finansowo, w jakiś tam sposób finansowana niezależnie. W Stanach Zjednoczonych to było wymuszone. No, przez, no, bo wiemy, jaki tam jest system prawny. Tam można naprawdę kogoś finansowo pogrążyć i są same kancelarie prawne, które specjalizują się właśnie w ściganiu kościoła i jego przestępstw. To samo się nie zrobiło, że kościół musiał płacić miliardy odszkodowań. No i są instytucje ubezpieczające kościół przed takimi przypadkami, no i one dyktują. No, widać jak bardzo jest to silny i zewnętrznie wymuszający Wymuszający system, nawet system państwowy, instytucje ubezpieczeniowe dyktują warunki, pod którymi można kościół ubezpieczyć. Tam są szczegółowe przepisy. Jeśli ksiądz idzie na wycieczkę z dziećmi, to muszą być równocześnie jacyś świec. Księdzu nie wolno przebywać z dziećmi, bez obecności, czy drugiej osoby dorosłej, i tak dalej, tak dalej. Trochę to właśnie jest sztuczne to jest z naszego punktu widzenia. No ale w przeciwnym razie istnieje ryzyko, y, ryzyko y, y, przestępstw. A dla instytucji kościelnej y, no, ono się zgodziło na to no, na zasadzie wymuszenia, to znaczy no, nie mieli szansy. Jeśli nie chcą ryzykować znów płacenia olbrzymich tych, no, jeśli chcą się ubezpieczyć od takich możliwych przypadków, które przecież są możliwe, bo nikt nie twierdzi, kto ma rozum, że y, Kościół to jest wyjątkiem, jeśli chodzi o przestępstwa seksualne y, y, tych jego członków. To, to, te tego typu przypadki zdarzają się wszędzie. Kościół jest wyjątkiem y, i to warto podkreślać i przypominać w tym całym systemie ukrywania tego i braku nadzoru i kontroli. I o to chodzi, y, o to chodzi przede wszystkim w krytyce, i o to chodzi w zmianie. Jakieś jako środowisko zewnętrzne postuluje wobec Kościoła katolickiego. I tego dalej nie ma. Dlatego, że y, bardzo słusznie papież Franciszek zwraca uwagę na, na ofiary, że nie będzie tolerancji dla przestępstw, ale pedofile krążą. Więc. Te przypadki będą się zdarzać, czy chcemy, czy nie chcemy w środowiskach różnych nauczycielskich, duchownych, itd. Chodzi o efektywny system kontroli i chodzi o efektywny system zlikwidowania tej całej siatki ukrywania swoich. A jeśli chodzi o ukaranie, no to właśnie także przyjrzenie się temu. I tutaj Franciszek tej kwestii nic nie robi, ponieważ nie robi nie powiedział nic i nie widać, żeby coś w tej kwestii robił, że istnieją arcybiskupi, istnieją kardynałowie w Rzymie, w różnych miejscach na świecie, którzy nie reagują na te przypadki, którzy ukrywają to i że oni powinni być ukarani, że to jest podstawowy problem. No właśnie, w Polsce też takie sytuacje przecież się zdarzają, zdarzały. No, no w Polsce wszystkie przypadki, o których wiemy publicznie, one są związane z biernością biskupa. Za obroną właściwie w nakazaniach biskup Michalik bronił księdza pedofila z tej miejscowości na południu Polski. Tutaj biskup Hozer nie reagował w przypadku jednego księdza. Nie usunął go natychmiast z, z, działań, z działań tych kościelnych, ze stanowiska. więc no więc to jest podstawowy problem. To jest podstawowy problem, że swoich, swoich chronią, żeby to przełamać podczas zewnętrznego nadzoru, tak, żeby temu swojemu nie opłacało się chronić swojego, bo ktoś przyjdzie i to sprawdzi. A ma wgląd, ma dostęp, jest niezależny, nie zależy mu. Nie musi się podobać księdzu. I to jest kolejny element tego pewnego problemu, który występował w radykalny drastyczny sposób w Irlandii. A w Polsce też widać to bardzo wyraźnie na tym, na tym przykładzie, że jest trochę za dużo ludzi w Polsce, którzy choć reprezentują państwo, ale bardzo się chcą kościołowi podobać. Chcą się przypodobać i jakoś mu pomóc, ochronić go formalnie, nieformalnie. Wie, ksiądz, tu to zrobimy, tu załatwimy, tutaj to tamto i tak dalej. Na obiadki chodzą razem. Wszyscy są taką paczką właściwie, co wyraźnie było na przykład widać w kwestiach y, biskupa Apeca w Poznaniu. Gdzie tam właściwie wszyscy się to rzucili. była mocna paczka. Wszyscy rzucili się łącznie chyba z rektorem, zarządem miasta, wszyscy się rzucili do jego obrony. To jedno towarzystwo. Więc, więc to jest poważny problem. Nieformalne kolesiostwo tych, którzy mają reprezentować interes publiczny, z no, tymi, którzy powinni być kontrolowani, którzy ewentualnie mogą popełniać przestępstwa. No i ten system takiego kolesiostwa z siostrą Bernadettą ewidentnie funkcjonuje. I jeśli by ktoś miał rozum w tym państwie, to powinien się przyjrzeć temu, korzystając też z książek i całej literatury, książek Goffmana czy innych, całej, do całego doświadczenia takiego kontrolno penitencjarnego żeby to uregulować prawidłowo. Ale nie będzie tego, ponieważ tu ksiądz powie, wie ksiądz, no tu musimy coś zrobić, prasa huczy, no trochę to, to jeszcze pohuczą, później to przeminie, no na razie poczekajmy, no, wiadomo, coś trzeba byłoby zrobić, ale wie ksiądz, no tutaj jeden przypadek, no to może jakoś to się rozejdzie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj nie ma co przesadzać. Także próby jakiegoś wniknięcia. No, to no teraz tutaj na przykład... kontrolujemy tę placówkę, no to damy coś, proszę bardzo, wprowadziliśmy kontrolę do tej placówki, ale jednorazową w zasadzie przecież tak, prawa nie zmieniają. Kto z dzisiejszych y, 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 kierujących państwem będzie chciał przyjrzeć się, y, y, dokonać rewizji konkordantu pod względem przepisów, które chronią, które stwarzają skuteczny i profesjonalny nadzór? No kto, proszę bardzo. Nie, nie ma nie, takich. Nie, nie znam bo to byłby wielki wrzask. Bardzo dobry przykład jest tego dokumentu ONZ u tej komisji do spraw komisja, która konwencję do spraw ochrony dzieci nadzoruje, to znaczy nadzoruje wcielanie tych postanowień. Ta komisja wypowiedziała się na temat sprawozdania wetykańskiego z różnych wskazówek takich, jakich i tak dalej, co trzeba zrobić żeby nie dochodziło na przykład w przyszłości do, do, do takich kwestii, jak była ta słanna sprawa Magdalenek. Chyba kiedyś mówiliśmy mm -hmm. o, tej, o tej komisji. To była taka komisja, która wsiedli no, urzędnicy i właśnie tam są specjaliści od tych spraw. Napisali dyrektywy, wskazania, co trzeba jeszcze zrobić. No, to nie była jakaś osądzająca od czci i wiary kościół katolicki komisja. Mówiła, co na, jakie są dobre praktyki Czego nie było w sprawozdaniu watykańskim, potraktowała Watykan jako jednak instytucję przywódczą, i kierowniczą wobec wszystkich biskupów świata, że to jest jednak jedna organizacja. Istnieje tendencja, że Watykan umywa ręce i biskupi sami są odpowiedzialni. No i jaki wrzask był tutaj w tym kraju. Jakie oburzenie, że o to się rządzi w prawdy wiary. Się no, wściekły, atak, wściekły atak prawdy międzynarodówki. W prawdy wiary się atakuje. Papież Franciszek też mówi, że to bardzo surowa krytyka. Tam nie była surowa krytyka. Tam w ogóle nie było krytyki. Tam były dy, dy, dyrektywy, co należy zrobić wobec faktów, przyjęcie do wiadomości faktów, które były, są powszechnie znane i co należy zrobić, żeby to w przyszłości się nie występowało. Więc proszę zobaczyć, w jaki sposób właśnie niezależna instytucja, złożona z ekspertów, którzy zajmują tym problemem na całym świecie, ta konwencja jest przecież popisana nie tylko przez Watykan, ale przez wiele różnych krajów i tego typu sprawozdania. Wszystkie kraje, ci sygnatariusze tej konwencji muszą pisać, a ta komisja pisze recenzję tych wcielania tej konwencji. Jaki był atak? A to jest właśnie atak na niezależny nadzór. Bo nikt nie lubi być kontrolowany, kto lubi być kontrolowany? Zastanawiam się, czego tak naprawdę broniąc tej swojej autonomii wobec zewnętrznych instytucji Kościół broni. No, mówiliśmy o, także o tych wypowiedziach Franciszka, który choć przecież chyba najbardziej otwarty z kościelnych urzędników w ostatnich latach. No, jednocześnie też pewnej granicy czy pewnej bariery przekroczyć chyba nie zamierza. Co jest, co jest tutaj przedmiotem realnej obrony? Dlaczego taka instytucja, instytucja właśnie zamknięta, totalna, choć przecież świadoma tego, co się dzieje, jakoś świadoma skali nadużyć, której dopuszczają się jej pracownicy, jej uczestnicy? No jednocześnie tak bardzo broni tego bastionu własnej niezależności, własnej autonomii od zewnętrznych systemów prawnych. Co tutaj realnie podlega? To jest kwestia po prostu władzy, jakby zachowania pewnego obszaru władzy, pewnej wyjątkowości, czy może czegoś jeszcze innego? No w tych instytucjach istnieje problem tego, o czym mówiliśmy. Papież Franciszek został wybrany przez jakiś ludzi. Papież Franciszek, tak jak biskup diecezji. On ma, jego władza polega na tym, że jest trochę jego współpracowników, którzy z nim współpracują, którzy dla niego różne rzeczy robią. Ten, ci współpracownicy to są kardynałowie, to jest kuria rzymska, to są ci biskupi, którzy, to są ci duchowni. Oni wszyscy są, jak mówią, no jedną rodziną. To jest właściwie ten świat duchowny, to jest rodzina. I jak tu teraz dobierać się do skóry jakiemuś właśnie takiemu duchownemu, to jest pewne zahamowanie. Biskupi polscy często o tym mówili, że biskup jest ojcem dla, dla księdza i on ma pewien problem, bo on, on jako ojciec i tak dalej, nawet prawie karnym przecież. Dziś mamy takie ustawodawstwo, że nie ma obowiązku, żeby ten rodzic wyzeznawał przeciwko synowi i tak dalej. No i ten układ takiej wewnętrznej solidarności rodzinnej, taka familia powstaje. Tak jak nie wiem, systemy mafijne też mają taką zależność. On jest przede wszystkim przede wszystkim źródłem, źródłem problemów. Żeby nie było rodzinności takiej, że wszyscy, jedna, jedna wielka rodzina, która się chroni przeciwko zewnętrznemu światu, trzeba byłoby wprowadzić wewnątrz rodziny konflikt. To znaczy, no właśnie tą niezależność instytucji kontrolnych. Kościół katolicki nie jest chętny w ogóle poddawaniu się jakiejkolwiek kontroli. Teraz, pod wpływem naprawdę drastycznych kryzysów, Wprowadza się, dopiero teraz się wprowadza w Banku Watykańskim przepisy regulacyjne, takie dotyczące elementarnej zasady bankowości, jaka obowiązuje w Europie. Dopiero teraz się to wprowadza, a przecież skandal z bankiem Ambrosiano samobójstwem szefa Bambroziano, pranie, pranie brudnych pieniędzy, to były początki pontyfikatu Jana Pawła II. Początek lat 80. Nic wtedy nie zrobiono. Właściwie no, te, te układy takie mafijno-finansowe, one rządziły, one decydowały to, o tej instytucji. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest taka ideologiczna niechęć do y, poddawaniu się zewnętrznej kontroli? Y, no, ona wynika z pewnego statusu, jaki Kościół katolicki sobie przypisuje społeczeństwie. No, mianowicie z takiego statusu bycia arbitrem, najwyższym arbitrem, tego, co prawdziwe, tego, co moralne, ponieważ Kościół jest depozytariuszem objawienia, tak przynajmniej o sobie mówi. Więc prawda o świecie, prawda o Bogu, prawda o ludzkiej grzeszności, prawda o, o, o przyszłości człowieka, o jego zbawieniu, wszystko to, czyli tej takiej prawdy ostateczne, najważniejsze. Nieprawda o tym, czy o tamtym, jakieś nieistotne rzeczy, a te wszystkie najważniejsze, istotne prawdy są scenowane i przejęte przez instytucje Kościoła. To znaczy, nie jest tak, że ja coś mogę sobie wymyślić w tych kwestiach. Ja muszę przyjąć z zewnątrz to. To mi mają powiedzieć, a ja mam się podporządkować. Niektórzy są dumni z tego właśnie, że oni są wierni Kościołowi i jego nauce. Jakby to nie wiem, co było coś szlachetnego, zamiast pomyśleć samemu, to muszą z zewnątrz na słowo brać różne rzeczy, które im się podaje. Więc to jest inna kwestia. Natomiast chodzi o wytworzenie pewnej pozycji społecznej czy mentalności. Skutkuje to właśnie w postaci Zwykłego Księdza z mentalnością mentorską, że on właśnie tutaj ma nauczać. Przechodzi do kościoła profesor, lekarz, sędzia, prokurator. Rolnik, wszyscy, ma, wszyscy są tutaj, właściwie są głupkami, a tu siedzi człowiek, choćby miał 25 lat, świeżo wyświęcony, i on poucza wszystkich o wszystkim. Dlatego, że on, on ma łaskę, to jest usadzone teologicznie. On ma łaskę nauczania. W jego sakramencie jest obecna ta łaska, choćby był ostatnim kretynem, to i tak Bóg przez niego przemawia taka jest teologia. Więc. Yy, bardzo więc, komfortowa sytuacja. Więc y, bycie taką tubą objawienia boskiego, ono niezwykle demoralizuje duchownego. Niezwykle demoralizuje, ponieważ on, no czy się stoi, czy się leży, łaska się należy. On ją dysponuje, on jest szafarzem tego, co najcenniejsze. Więc tu są... Wszyscy grzecznicy, proszę bardzo, tu wszyscy klękają przede mną. Ja sobie siedzę w konfesjonale i ich rozgrzeszam. Oni się muszą tłumaczyć, jak dzieci. Więc <laughs> cała ta pozycja religijna, ona wytwarza wytwarza sytuację społeczną. I jeśli dużo ludzi z zewnątrz to uznaje, uznaje za naturalne, a w po Polsce mamy taki przykład, co jest dziwaczne, ale, ale jest tak, ponieważ ludzie uważają za naturalne w tym, czym się rodzą. Chociaż. Muszą mieć jakiś dystans znaleźć, żeby zobaczyć, że to nie jest naturalne. Więc wszyscy uważają te rzeczy nienaturalne za normalne. W związku z tym no, ta pozycja właściwie tego ostatecznego autorytetu definitywnego jest, jest nienaruszalna. I to znaczy, że w ogóle nad taką instytucją, która dostarcza objawienia prawda o zbawieniu, dzięki niej tylko może być zbawienie. Poza kościołem, nie ma zbawienia, bez sakramentów, bez spowiedzi przed No nie ma możliwości. Jeśli ktoś jest wierzący, jest w takim trybie, Przecież nie może być nad taką najwyższą władzą papież i później wszyscy jego reprezentanci jakiejkolwiek kontroli. Ale jak to jest wspaniale nie być, pomyślane. Nie może być nadzoru, tak jak w monarchii absolutnej, no nie może być nadzoru nad królem, bo on jest źródłem najwyższej władzy. Papież jest źródłem najwyższej władzy prawodawczy, ustawodawczy i sędziowskiej. A ma wszystkie, wszystkie w jednym elemencie przeciwko to jest sprzeczne z, z elementarnymi tymi zasadami wyznaczonymi dla naszej europejskiej cywilizacji przez Monteskiusza. To znaczy, on sam dla siebie jest sędzią. Nikt nie może osądzić papieża. Więc to jest. A papieża a papież znaczy kuria. Więc wytwarza się instytucji, która praktycznie ma niezwykłą trudność psychiczną, organizacyjną. I systemowo poddawaniu się kontroli. Jeśli ktoś mówi dziś o arogancji biskupów polskich, to znaczy, że oni są bardzo dobrze osadzeni we własnym systemie, a kiepsko w systemie demokratycznym, psychicznie i instytucjonalnie. Nie są adaptowani. No i oni, nie, mo nie może być tak, żeby jakiś premier, czy prezydent, czy ktokolwiek mówił coś krytycznego o biskupach o kościelnych. Wszelka krytyka jest od razu atakiem, jest wściekłą nienawiścią. Ja sam oczywiście jestem takim ujadającym, wściekłym psem, który pluje na matkę swoją, zdrajcą i, i tak dalej. Nie może być potraktowane to, co mówię, jako taka, no, no ja szczerze... krytyka człowieka, który zna instytucje i, i może to wyjaśnić w opinia publiczna. Przecież przestrzeń publiczna jest taka, że Rozmaite poglądy, spostrzeżenia, uwagi są mile widziane, dlatego, że na tym polega ten dyskurs publiczny, że, że rozświetlamy sprawę z możliwie największych, najróżniejszych punktów widzenia. I mój punkt widzenia jest cenny w tej, w, tej, w tej całej rozświetlaniu tej kwestii, z uwagi na moje doświadczenie i wiedzę. Ale to ma być od razu sponiewierane, ponieważ trzeba milczeć dookoła instytucji, bo to jest tabu, to jest świętość. Jeśli widzi hostię w kościele, to, to po prostu trzeba uklęknąć i uniżyć się. I z tej sakralności hostii czerpią duchowni, którzy ją noszą. Świecki nie może tego dotknąć. Najlepiej do ust nie wolno ręką dotknąć, bo jest profanacja. Jakby ten, ta sakralność i tabuizacja religijna, która ma swoją funkcję, ona się rozlewa na, na kasty kapłanów. W taki sposób, że oni są też nietykalni, nienaruszalni w żaden sposób i oni niosą w sobie autentyczne oburzenie, że ktoś pozwolił sobie coś powiedzieć. Co jest horrendalne w świecie, w którym krytyka jest najnaturniejszym sposobem funkcjonowania, bo krytyka ma sens ulepszenia. Cóż tym wielkiego powiedzieć? Co nadzwyczajnego jest powiedzieć, że powinni mieć niezależne sądownictwo w Kościele Katolickim. No więc właśnie. Co z tym nadzwyczajnego, że być może, żeby nie było takich mafijnych stosunków kastowych, gdzie jest jeden bos, a reszta mu, że tak powiem, podlizuje się, że może lepiej byłoby zrobić jakiś system wyborów proboszcza czy biskupa, bo wtedy ich lojalność naturalna skierowałaby się ku swoim naturalnym wyborcom. A nie ku właśnie tej oligarchii, która sama siebie wybiera, sama sobą zarządza, bez jakiejkolwiek kontroli, bez jakiejkolwiek potrzeby lojalności wobec tzw. dołów kościelnych. Taki jest mechanizm, to jest proste jak brud, wszędzie to się sprawdziło. Dlatego wprowadzono demokrację, żeby ten system oligarchiczno-arbitralny, Ograniczyć, dlatego jest kadencyjność, żeby ograniczyć tendencję samowładztwa. Jak Putin się zrobił prezydentem po dwóch prezydenckich kadencjach, to przekręcił prawo. Wszyscy wiedzą, że to prowadzi do autorytarnego systemu. Więc dlaczego nie wprowadzić kadencyjności na pięć lat? A później cię wybierzemy z powrotem, jak nam się spodoba, kochany księży Kazimierzu, nasz proboszczu. Ale my cię wybierzemy. Wtedy jakby ta lojalność i normalność zejście z piedestału jest. jest to nie jest tak, że ci duchowni są jakimiś potworami. Po prostu ten system ich demoralizuje, wpycha ich w pozycję takiej, auto, a takiej bez takiej pozycji, właśnie nienaruszalnej i niekrytykowalnej. W związku z tym tak to działa. No zbyt dużo jest wiedzy socjologicznej na temat funkcjonowania instytucji i, i, i regulacji, która wpływa na funkcjonowanie jednostek, i że praktycznie tu jednostka, jej wolna wola, jej, jej, jej dobre. Dobra, wolna wola i jej, jej jak najbardziej szczere uczucia tu nic nie pomogą, bo jak się jest wpychany w pewną rolę i się ją podejmie, to się ją odgrywa. Niestety nie ma wyjścia. No, ale też musimy powoli kończyć tę część naszej rozmowy, bo jeszcze przed nami druga godzina. W drugiej godzinie porozmawiamy sobie o śmierci i stosunku do śmierci. Ja tylko powiem, że rzeczywiście z, słuchałem tego, co mówisz z uwagą, i też nie przypominam sobie w zasadzie chyba żadnej dyskusji z Twoim udziałem i udziałem osób duchownych, w których nie padałyby argumenty ad personam. To mnie zawsze irytowało, bo nie ma, znaczy bardzo rzadko się, być może, nie wiem, być może były takie rozmowy, ale rzadko rzeczywiście słyszałem jakieś rozmowy, które byłyby merytoryczne. Najczęściej padały argumenty osobiste, zwłaszcza takie, w których, których powiedziałbym, że najłagodniejsza wersja była taka, że jak wystąpiłeś z kościoła, to powinieneś milczeć na ten temat w ogóle się nie wypowiadać. Milczeć, bo jestem zdrajcą. Nie wiem właściwie, dlaczego mam milczeć. Ja, znam, ja znam kościół nie do końca katolicki. to rozumiem. Jestem... Wobec niego krytyczny, uważam, że moją funkcją, obowiązkiem społecznym jest, pewna, jest pewne wypowiedzenie się na ten temat. Jeśli uważam, że tam są patologie skrajne, to nie jestem go bo proszę bardzo, przykład pani, pani siostry Bernadety, on to potwierdza. Jeśli widzę, że, że instytucje kościelne mają elementy systemu total, totalnego, niszczącego psychikę ludzi, demoralizujące, no to proszę, jakie ciężkie zarzuty rzucam, ale ja to widzę. Dlaczego tego nie opisać? Dlaczego tym nie mówić? To oczywiście instytucja jest wściekła i to jest naturalne. Ale wściekłość nie jest argumentem. Wściekła jest dlatego, że moje argumenty no, są, są, bo są bolesne, bo są trafne. Stąd jest wściekłość. Stąd ksiądz oko mówi, że jestem najbardziej niebezpieczny do kościoła. I wie, co mówi. <laughs> Natomiast ja z duchownymi zasadniczo się nie spotykam, z troszeczkę ze świeckimi spotykałem się, oni byli bardzo napastliwi, wobec mnie teraz już praktycznie nie mam ochoty na spotykanie się z nimi, ale oni też nie, nie, nie stosują argumentów, nie odnoszą się do pewnej rzeczywistości, co jest często nieeleganckie z strony, ponieważ oni jako związani ze światem duchownym, to oni mnóstwo rzeczy wiedzą, oni wiedzą o różnych historyjkach, których ja już nie wiem, bo ja już nie funkcjonuję w niej. Więc to jest takie podtrzymywanie fasady razem, razem chętnie. A no już mówiłem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest ta zmowa milczenia dookoła Kościoła. Bardzo dziękuję. Profesor Tadeusz Bartoś był Państwa i moim gościem. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a w studiu cały czas Profesor Tadeusz Bartoś, filozof Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Agiejsztora w Półtusku. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Niedawno taka informacja obiegła polskie media, że oto pewna emerytka brytyjska, nauczycielka plastyki, w wieku lat 89 postanowiła rozstać się z życiem. Chciała to zrobić w Wielkiej Brytanii, ale prawo tamtejsze nie przewiduje takiej możliwości, zatem udała się w podróż do Szwajcarii, do ośrodka Dignitas, czy kliniki Dignitas. To jest kwestia sporna, jak właściwie określać ta, to miejsce. To jest miejsce, w którym można dokonać takiego aktu rozstania się z życiem, z pomocą pracujących tam lekarzy. Można to zrobić także wtedy, kiedy się nie jest śmiertelnie chorym. Tu nie mamy w zasadzie w przypadku tej kobiety do czynienia z eutanazją, taką medycznie rozumianą w sytuacji, kiedy ktoś jest śmiertelnie chory i już dalsza terapia uporczywa nie ma żadnego sensu. No to wówczas eutanazja polega na. Pomocy w śmierci, tak żeby ona była jak najmniej obarczona cierpieniem. Tutaj mamy do czynienia właściwie ze wspomaganym samobójstwem, dlatego że argumentem tej pani było to, że ona jest współczesnym światem rozczarowana, że jej życie jest smutne, puste, że w tym świecie ona się kompletnie nie odnajduje. No, oczywiście 89 lat to już bardzo podeszły wiek. Wybuchła ogromna dyskusja, jak właściwie zakwalifikować taką sytuację, w jaki sposób się do tego odnieść. Oczywiście przeważają głosy ludzi zbulwersowanych tym, że coś takiego w ogóle można zrobić i można to zrobić w jednym z europejskich krajów. Jak Ty o tym myślisz? O tej sprawie. Pierwsze wrażenie, czyli taka pewna reakcja emocjonalna. Ludzie się boją śmierci, bo są tchórzami. Jak widzą, że ktoś się nie boi i chce się popełnić samobójstwo, to sami zauważają, że są tchórzami, że nigdy by nie było ich na to stać, ponieważ myślą, że będą żyć wiecznie. I w ogóle, jak ktoś tutaj decyduje o swoim życiu, to w ogóle to jest takie przegroczenie tabu, które w nich jest, bo myślą, że to będzie fiesta, będzie trwała wiecznie. Nie będzie trwała wiecznie, życie się kończy. A technika skończenia z tym życiem, czy to jest w ten sposób naturalny, czy też sposób d, d, taki rzecz, sam popełnia samobójstwo. Przecież to jest rzecz, ogólnie rzecz biorąc, wtórna, bo trzeba jedną rzecz zapamiętać, że życie, proszę Państwa, się kończy. Można by to sto razy powtarzać, proszę Państwa, wasze życie też się skończy. Niedługo w gruncie rzeczy. Zanim gospodarka wyjdzie z kryzysu, wy będziecie w grobie, a planujecie, jakbyście żyli wiecznie. 10 lat, to z młodzieńca robi się taki no, już starszy pan. 20 lat, już 30 jesteśmy staruszkami, proszę państwa. No życie się kończy. Trzeba się z tym pogodzić. Umrzecie sami, albo sami się możecie popełnić samobójstwo. To jest kwestia afektywna, to znaczy tabuizacji społecznej. Ludzie, którzy popełniają samobójstwo, no oni są od razu zmedykalizowani, że muszą być chorzy. Że jakieś problemy w rodzinie, i tak dalej, albo coś im nie idzie, nie ma prawa człowiek generalnie do decydowania o własnym życiu. Co jest dziwne, ponieważ człowiek jest właśnie jednym zwierzęciem, które może kontrolować swoje zachowania, w związku z tym prawo do decyzji o własnym życiu jest jak najbardziej w jego zakresie. Natomiast społeczeństwo chce wyjąć to prawo człowiekowi, co go pozbawić tego, mówić mu, co ma robić w tym sensie, że nawet te najbardziej osobiste sprawy co znaczy jego własnego życia, on nie może o tym decydować. Tak to wygląda. Religie mają swoje argumenty, mówiące o tym, że kto popełnia grzech ciężki, zabijając siebie, <laughs> zostaje skazany na karę piekła ognistego, wiecznego potępienia, bo umiera w grzechu. W związku z tym zawsze były zwyczaje, że w cmentarze by miały swoje miejsce dla samobójców, osobne, na ziemi nieświęconej. Teraz troszkę to złagodniało, bo y, przyjęto właśnie medykalizującą zasadę, że nikt nie może być zdrowy, żeby na, na umyśle, czy nie jest wolny w pełni, żeby popełnić samobójstwo, co jest to czy wykorzystaniem medycyny w takich celach usprawiedliwiających. Y, natomiast no religijny punkt widzenia przecież nie jest jedynym możliwym punktem widzenia, y, możemy spojrzeć na to y, inaczej. To w zasadzie w filozofii, przepraszam, od czasów starożytnych samobójstwo było tematem i byli filozofowie, którzy samobójstwo rozważali, byli tacy nawet, którzy je popełniali, ale, no, nie wiem, w obrębie filozofii starożytnej na przykład stoicyzm był jedną z takich szkół, które akcentowało samobójstwo jako jedną z możliwości, a wręcz czasami nawet możliwość najrozsądniejszą. Nie wcale samobójstwo w sytuacji jakiejś bardzo ciężkiej choroby, tylko samobójstwo, które było pewnym także wyrazem autonomii człowieka wobec rzeczywistości, w której funkcjonuje i bardzo rozsądnym sposobem zakończenia życia. Z drugiej strony no, w zasadzie cała kultura czy cała cywilizacja zachodnia, tak jak też mówiłeś wcześniej, jest cywilizacją czy kulturą budowaną na rzecz życia. To życie jest jedną z podstawowych wartości i kultura jest sferą, w której życie ma się rozwijać, która życie chce chronić. W związku z tym samobójstwo było właściwie przez takie bardzo różne dyscypliny jakoś dotykające ludzkiego życia czy funkcjonowania społecznego, czy pewnej spoistości społecznej. Potępiane Socjologia piórem Emila Durkheima samobójstwo popełnia. Pokazuje oczywiście jej jako pewien, jako pewien no, stały, stały składnik funkcjonowania populacji, bo w każdej populacji w zasadzie samobójcy się zdarzają. Natomiast no, jest to coś, co Durkheim kwalifikuje jednak jako eksces, jako, jako pewnego typu patologię. To zresztą fundacyjna książka dla socjologii, pierwsza prawdziwa książka socjologiczna kładąca podwaliny pod dyscyplinę. Teologia, jak mówiliśmy wcześniej, samobójstwo również popełnia, powiada, że to jest występek przeciwko Bogu, który człowieka stworzył, tylko on ma prawo do decydowania. Medycyna, która jest zdecydowanie po stronie życia, jest taką dyscypliną heroicznej obrony życia biologicznego, tak, że również samobójstwo traktuje jako, czy śmierć, mówiąc szerzej, jako największego Wroga. No i wreszcie prawo. Samobójstwo było zakazane w bardzo wielu systemach prawnych. W Polsce jeszcze do 2000 lat, w kodeksie były zapisy o tym, że samobójstwo jest nielegalne. Więc. Jeżeli popatrzymy na, na całą głęboką kulturę, w, znaczy na, na te bardzo głębokie warstwy kultury, w której dokonuje się afirmacji życia i w której śmierć jest przedstawiana jako wróg, jako coś, co przeciwko czemu się zbroimy, przeciwko czemu się staramy, przeciwko czemu staramy się ubezpieczyć, no to wówczas trudno się tej tabuizacji dziwić, tej, tej reakcji. No bo to jest jednak pewien gest w dzisiejszym świecie, który rzeczywiście no, przy całej tej swojej instytucjonalizacji, jak sądzę, no, rzuca bardzo silne wyzwanie właściwie takim fundamentalnym przekonaniom, poglądom, wartościom, na których ta kultura została zbudowana. Tutaj jednak moralność jest na służbie pewnego systemu takiego całościowo społecznego, państwowego. Ponieważ tu nie zgodziłbym się, że nasza kultura jest obrończynią życia specjalnie. No, może ta ostatnia, ale generalnie... Przynajmniej deklaratywnie. Nigdy tak nie było. Y Mamy do specyficzną sytuację teraz po II wojnie światowej, po zagładzie i, i, i jeszcze I wojna światowa, totalne, totalne wojny. One trochę bardzo zmieniły się, to pogląd. Natomiast rzecz w tym, że nie można popełniać samobójstwo, z punktu widzenia powiedzmy sobie, prawa państwowego czy władcy czy ten, bo Ponieważ oto produktywny, produktywna jednostka znika. I mamy straty, nie można robić aborcji, ponieważ mamy straty w nowych członkach tutaj społeczności. Ale to, to nie jest żadna obrona koniecznie życia. Tylko to jest obrona pewnej stró... No, nie może nam się połowa ludzi powiesić, bo nam przestanie to działać. No ale w tym czasie można przecież posyłać. Dlaczego oni nie mają popełniać samobójstwa? Oni nie mają popełniać samobójstwa, bo później są potrzebni, żeby iść na wojnę. I można pchnąć 3 miliony ludzi, tak żeby się z trup słał gęsto. I to, to już nie jest samobójstwo, to już jest służba dla ojczyzny, medale, medale rozdają i, i honory. Więc z tego punktu widzenia, który ja proponuję, no jest to system regula samoregulacyjny ludzkich plemion, w których chroni się jednostki zdrowe. Masz taką perspektywę właściwie no tak, takiej chroni pragmatyki się, społecznej, tak, trochę ewolucyjną. Ewolucyjną. Chroni się jednostki zdrowe, chroni się yy, i opiekuje potomstwem i także możliwym potomstwem, ponieważ no, na tym polega zasada przetrwania jakichś właśnie plemienia narodu, w czasie, to znaczy musi rzutować w czas, musi się rozwijać. Jeśli by tutaj dopuszczenie było jakiejś swobody, żeby tu ktoś mógł o sobie decydować, no to, to cały ten system spójności społecznej by się rozsypywał. No i wtedy człowiek jest rzeczywiście zredukowany do takiego urządzenia społecznego i rzeczywiście można go posłać na wojnę po to, żeby tam zginął. Bo po nic innego się ludzi na tę wojnę do niedawna nie posyłała, teraz mamy te drony i tak dalej, można zabijać wrogów przy pomocy joysticka, no, ale do niedawna to po prostu szli ludzie, żeby ginąć i oni są potrzebni, nie mają popełniać samobójstw. Ten punkt widzenia, no, on nie jest wcale bez znaczenia, on nie jest wcale taki, moim zdaniem on jest regulujący bardzo, bo on jest totalny, jest mechanizmem, który którego się nie dostrzega, ale jest bardzo silnie regulującym te grupy wpływu interesu, to znaczy, zawsze jak ktoś coś jest za lub przeciw, to jakiś ma w tym interes, to znaczy uważa, jakieś powody ma do tego. I często te powody moralno-etyczne to są pewne racjonalizacje no, pewnych takich bardzo silniejszych, bardziej podstawowych mechanizmów rządzących społecznością. Dlatego filozofowie, którzy no, tutaj, jakby to powiedzieć, mogą mieć trochę inne podejście do tego, no tutaj e, oni zajmują rozmaite stanowisko. To wspomniani stoicy mówili, że no, takie było powiedzenie stoickie, porta semper aperta est, drzwi są zawsze otwarte. To należało do godności człowieka, że on jest tym jakby suwerenem. To on decyduje o swoim życiu. Na tym to polega, że on może zdecydować, to znaczy, że on nie jest głupi lub chory, albo patologiczny, tylko że on jest władcą swojego życia. To oczywiście jest sprzeczne z religijnym przesłaniem, że to Bóg jest właścicielem życia. No ale trzeba pamiętać, że jeśli Bóg jest właścicielem życia, to my jesteśmy przedmiotem, jesteśmy w cudzą własnością. Z wszystkimi tego konsekwencjami. To jest niewolnictwo, rodzaj niewolnictwa. Więc liberalny system, który został jakoś tam zaszczepiony w Europie. On jednak i stąd te próby klinik i, i, i dyskusja eutanazji, on jednak chce przywrócić człowiekowi godność czy powiedzieć mu, że on ma prawo decydować o tym. I, i nie jest tak, że, że, że o moment śmierci musi być akurat naturalny, że moment śmierci no, trzeba czekać, aż wszystko przestanie funkcjonować. No bo to jest wtedy fajnie. Nie wiadomo, dlaczego to jest tak fajnie i czekać, żeby wszystko przestało funkcjonować, żeby człowiek był upokorzony, leżał sparaliżowany, czy coś takiego. Więc, no, ale społeczeństwo jest zadowolone, ponieważ społeczeństwo pozbywa się tych swoich wyrzutów sumienia, czy też właśnie. Tu każdy rączkę rączkę myje, nikt nie chce przyłożyć do tego ręki, żeby go nie oskarżyć, że to przyczynił się do cudzej śmierci. Y Akurat taki właśnie. Co, co prawda władze państwowe posyłają żołnierzy na wojny i przyczyniają się do ich śmierci, ale to jest jakby jest otoczone właściwie no, zupełnie nimbem chwały. No nie chcę tutaj tak... To jest oczywiście dylemat, ale no, my tu jako filozofowie niestety musimy mówić rzeczy nieprzyjemne. Ale no jeśli... No, już nie chcę po nazwiskach, ale my kusi. No to proszę bardzo. Prezydent Bush, prezydent Obama. <coughs> oni wysyłają ludzi na śmierć. Jakbym był z prezydentem, też bym to pewnie robił, bo to taki system jest. Ale prezydent Komorowski, premier Tusk, to oni muszą wiedzieć, że to nie jest taka zabawa tylko. Jak jadą ludzie do Afganistanu, tam giną, no to giną, bo ktoś pod tym się podpisał, ktoś ich tam wysłał. To byli generałowie, to były byli, to byli władze państwowe. Prezydent Obama laureat Nobla tak, Pokojowego. Ale ja chcę... Codziennie podejmuje różne decyzje o atakach tak. dronami na przykład i ja, ja to, i tak co, dalej. Mówię, no, ja to co mówię, do, nie chcę moralizować. To nie o to mi chodzi, że o to tutaj ktoś staje się niemoralny i tak dalej. Tylko, że zarządzanie życiem jest zarządzaniem śmiercią. I zdecydowanie o śmierci innych ludzi. I ktokolwiek podsyła gdzieś wojska na wojnę, on podpisuje równocześnie na tych ludzi wyrok śmierci, na część z nich, co się nie, nie ten On ma swoje motywy, waży się rację. To niby jest zawsze wojna obronna, nie napastrze, i tutaj z tego wielka szlachetność się pojawia. No ale ma prawo siebie bronić. Y I tyle, ale jeśli ma prawo się to znaczy że zabija innych ludzi i daje sobie prawo zabijania innych ludzi w wojnie. Stąd się robiły kodeksy, wojenne kodeksy etyki dotyczące więzień, żeby to uszlachetnić, ten cały proces, żeby on był bardziej cywilizowany. czy znaczy, żeby ci, którzy w tym uczestniczą, nie czuli się tak podle, bo to, o to chodzi. Stąd są przecież te medale, ordery. Przerabia się przez propagandę, czy przez pewną społeczną... Ja w ogóle nie mówię, żeby to krytykować, bo po prostu to jest taki uzurządzony ten znaczy, świat. Znaczy, też, chwalić też nie, chwalić, nie będziemy. Chwalić no. nie, no ale... Ja mogę być nawet niezachwycony tym, że ludzie umierają, ale to niewiele zmieni w ogóle, niewiele zmieni, ale taka jest struktura, że, że przy wszystkich tych takich drastycznych zamieszkach, gdzie, gdzie gwałtownie zostaje zaburzony pokój społeczny, używa się siły i przemocy i siła i przemoc polega na ubezwłasnowolnienie drugiego, polega na tym, że, należy, że się go zabija. I też nie ma co udawać, że tutaj jakieś szlachetności odchodzą. No, zabija się ludzi. Ludzie się zabijają. Ludzie są zwierzętami, które się zabijają nawzajem. I, no, i to, to, to trzeba powiedzieć. No i tutaj żadne dodawanie tutaj szlachetności do tego nie, nie zmieni tego podstawowego faktu. Yy, no więc yy, nie mówię tego, żeby moralizować. Ale taka jest natura ludzka i nie da się tego uniknąć. Kościół katolicki też mówi o prawie do wojny obronnej, wojny sprawiedliwej. Jest cała tradycja tłumaczenia tego, czyli racjonalizowania tego faktu, że się zabija innych ludzi. W kościołach chrześcijańskich musi to być zracjonalizowane także, żeby przykazanie piąte, zdaje się, nie obowiązywało, żeby obowiązało pod warunkami pewnymi. Znów nie mówię, żeby tu moralizować i tak dalej, tylko, że jest pewien wymóg społecznego życia, ludzkiego życia. A czy mówisz po prostu, że hipokryzja jest pewną zasadą działania, mechanizmu, znaczy tego całego organizmu społecznego. Tak, no. Yy, <kł> ona po prostu no, pozwala zarządzać grupami społecznymi, ponieważ one by były. No, z, y, oburzenie matek tracących dziecko na wojnie zmniejsza się przy pomocy tego, że jest uroczysty pogrzeb, strzela się, jest medal. Jest w Stanach, te flagę kładą na trumny i jakoś to, państwo sobie rozwiązuje, problem z tym, właśnie z tą sytuacją drastyczną. No i mówiąc o tym, że ta śmierć jest powszechna, choć jeszcze ją ukrywa, no, mówię to tylko po to, żeby widzieć, jak to funkcjonuje. Żeby się specjalnie nie oburzać. W związku z tym, jeśli ktoś sam o sobie decyduje, nie zabija innych, ale sam o sobie chce zdecydować, no to. To decyduje. No, czemu społeczeństwo ma decydować za niego? Ale byłbyś tutaj takim nawet anarchistą, jeżeli chodzi o samobójstwo wspomagane czy eutanazję? No bo to oczywiście wymaga pewnej regulacji. Mówimy o legalizacji eutanazji czy legalizacji zależy, samobójstwa się, wspomaganego. Co, zależy, co się chce regulować. Czy się chce regulować to, żeby ludziom utrudniać prawo do decydowania o własnym życiu, czy też chce się regulować w to i to powinno być starannie zrobione. Żeby, różni żeby nie było zbyt dużo zainteresowanych skłanianiem ludzi do pozbawiania się życia, czyli różnego typu presje, które są pewnym niebezpieczeństwem, począwszy od zakładów ubezpieczeń społecznych, które jak muszą płacić jakieś tam, finansowa finansować starość komuś, leczniczą czy jakąkolwiek inną, chętnie by skróciły ten okres wypłaty. A na zakładach... Produkujących trumnę i zakładach pogrzebowych kończąc, jak pokaza pokazała słynna afera łowców skór. Z Też Łodzi. jest coś Nawet... takiego, tak, jest taki może być. Chociaż akurat to, ten przemysł. No ja, to już było tak ekstremalne, że przytacza. akurat pewna... pogrzebowy, on nie, nie, nie ma szansy upaść praktycznie. Więc no to jest, jest dobra, dobry biznes rzeczywiście. Na dłuższą perspektywę tutaj e, może być jednorazowa chciwość, w tym sensie, że się w krótkim okresie chce się zdobyć dużo. Pieniędzy, no jest zwykle też konkurencja na rynku, oczywiście. No, natomiast, oczywiście, regulacje prawne muszą dotyczyć muszą zawsze dotyczyć tego nakłaniania, czyli przymuszania, szantażu. Właściwie, właśnie, to, to jeśli to ma być wspomaganie przy eutanazji, no to ja dziękuję. Można na wiele sposobów ludzi skłaniać i szantażować zwłaszcza starszych i bezwładnych, więc ograniczenia w tej dziedzinie. Muszą istnieć, ale one nie mogą pozbawiać te, tej elementarnej godności ludzkiej. Człowieka, który może zdecydować o swoim życiu, o swoim końcu i nie musi się nikomu z tego tłumaczyć. No, tu jest oczywiście pytanie, czy inni powinni mu w tym pomóc? No jak chcą, to mogą pomóc. No, to... Ja, pytając Cię o te różne ograniczenia, miałem na myśli raczej. Znaczy, oczywiście, nad, kwestia nadużyć jest jedną z podstawowych kwestii i też trzeba oddzielić kwestię nadużyć, jak sądzę, od samego e, rdzenia tego problemu, który się wyraża w pytaniu, właśnie czy człowiek ma prawo w tym momencie swojej śmierci zadecydować. No bo oczywiście każde prawo stwarza pole do różnych nadużyć. Chodzi o to, żeby je tak napisać, żeby zminimalizować te nadużycia. To jest często argument wysuwany przeciwko legalizacji eutanazji. Ale no i to bardzo... jest ważki argument, no. to jest ważny argument. To jest argument techniczny, no i to muszą się z tym zmierzyć specjaliści. Natomiast nie można odstąpić od zasady prawa człowieka do, do, do przerwania swojego życia zgodnie z własną wolą. Mówimy o prawie, czyli mówimy, żeby to uporządkować to w taki fundamentalny sposób, mówimy o prawie, to znaczy o regulacjach prawnych, o wymogach, w jaki sposób państwo i społeczeństwo, jako całość, jakie wymagania stawia jednostce, bo zawsze stawia jakieś wymagania. I wymaganie takie, że ono nie ma prawa nigdy do samobójstwo, uważam jest nietrafne, jest niesłuszne pozbawia człowieka prawa do decydowania o własnym życiu. Takie jest moje stanowisko. Ale przecież to nie zmienia całego otoczenia. Może być. Rodzice, rodzina, przyjaciele mogą zachęcać, zniechęcać, mogą namawiać, pocieszać, wręcz przeciwnie. Ja jestem za tym, żeby jedni drugich wspierali w życiu, żeby się zachęcali, żeby odciągali, od, o, mówili, że co będziesz się samobójstwo robić i tak dalej. Tak to, to zaangażowanie społeczne ludzi to, to jest oczywiście to... I, Mówiąc o prawie państwowym nie mówimy o tym, czy ja jestem zwolennikiem właśnie tego, żeby ta populacja kończyła życie, życie przy pomocy samobójstwa. To, to nie, nie o to chodzi. To, to jest ta sama kwestia, dotyczy aborcji przecież. Chodzi o prawo, a nie o to, żeby być takim propagatorem, robić reklamę, tu aborcja najlepszym rozwiązaniem na życie, i tak dalej. Do aborcji można zniechęcać i wiele rzeczy zrobić, żeby aborcji było jak najmniej. Równocześnie być, tak jest często w wielu krajach, równocześnie być y, zwolennikiem jednak tego, żeby nie penalizować y, tej sytuacji, w których kobieta ma właśnie prawo do decyzji. Oczywiście znaczy, wszystko to jest skomplikowane, nie będziemy w to wchodzić, bo to jest kwestia. na osobną rozmowę. Tak. Ale jeszcze pozostając przy tej kwestii legalizacji, no tutaj pojawia się tak, taka wątpliwość w przypadku na przykład tej historii z tą 89-letnią emerytowaną nauczycielką plastyki, ale nie tylko. No, przypominam sobie taką sprawę, też w Polsce w pewnym momencie głośną: sprawę Janusza Świtaja, człowieka, który był sparaliżowany od szyi w dół. Żył no, w stanie no, bardzo ciężkiej depresji, oczywiście, ale też <laughs> no, w jakimś takim bardzo złym położeniu materialnym, społecznym w ogóle. I on w pewnym momencie, parę lat temu, wystosował taką prośbę do państwa polskiego, żeby umożliwić mu właśnie rozstanie się z życiem. Oczywiście wywołało to lawinę różnych, różnych komentarzy i różnych reakcji, zazwyczaj bardzo negatywnych wobec wobec właśnie propozycji pana Świtaja. Natomiast tam się Anna Dymna w to też włączyła jakoś i, no rzeczywiście, udzieliła mu takiej bardzo szerokiej pomocy. On tę decyzję swoją zmienił, bo do tej pory żyje, ma się dobrze, jakoś tam pisze, aktywnie działa, no kompletnie ta jego sytuacja się zmieniła i rzeczywiście z tego, z tego zrezygnował. No więc jednym z takich argumentów też przeciwko wspomaganemu samobójstwu już, a nie, a nie eutanazji w sensie, w sensie medycznym, no jest właśnie to, że często ten impuls idzie no, ze względu na jakąś bardzo złą sytuację, w jakiej człowiek się znajduje, no, ze względu na jakąś rozpacz, w którą popada. No, jego perspektywy, oczywiście, w takim stanie z, rozpac z rozpaczenia są zawężone. On pewnych rzeczy też nie widzi. Bywa to gest desperacki, który w momencie, kiedy sytuacja jego się jakoś tam zmienia, kiedy jego życie ulega zmianie, ta decyzja. Również zmianie ulega, więc jednym z takich argumentów no, by było to, że, że, że bardzo często takie decyzje są jednak pochopne, że ludzie się pochopnie na takie kroki decydują. Często samobójstwo jest jakim, jakimś takim krzykiem rozpaczy, próbą też zwrócenia uwagi na siebie, czasami niestety taką, która ma konsekwencje absolutne, więc no, tu też mamy taką bardzo subtelną, bo ta wizja, o której ty mówisz, no to jest też takie, taka wizja, która mówi, no, że człowiek no, jest jakiś taki, taki trochę idealny podmiot, który doskonale potrafi wszystko ocenić, zawsze zadecydować w sposób właściwy, dokonać tej oceny swojej sytuacji, wybrać śmierć i oczywiście takie sytuacje się moim zdaniem zdarzają. Człowiek może świadomie taką decyzję w pełni władz umysłowych pod ale też jest dużo takich kroków desperackich, takich właśnie gestów mających być formą gry z otoczeniem również. Często jest to decyzja pochopna, której, których konsekwencji już się potem nie da cofnąć. No tutaj ta złożoność tego problemu tutaj została przedstawiona bardzo, bardzo klarownie i, i wieloaspektowość jest oczywiście no Ona wymaga rozważenia. Niemniej jednak to, co ja chcę powiedzieć, to, to znaczy, chcę za przedstawić za założenie fundamentalne, aksjologiczne, że człowiek ma prawo. To znaczy, no nie znaczy, są dwie możliwości traktowania członka społeczeństwa albo że zawsze, albo na ogół jest. No zawsze niedojrzały, dziecinny, trzeba mu powiedzieć co ma zrobić i zniechęcać go, pocieszać i tak dalej, albo no człowiek zasadniczo jest dorosły, dojrzały, tak przed sądem zawsze występuje, okazuje się, że Prawda. wtedy tych wszystkich psychologicznych zrozumień nie ma, jak przychodzi go do ukarania za przestępstwo. Ja wolę formułę społeczną, w której z założenia przyjmuje się, że drugi człowiek jest, tak jak mówiłem, dojrzały ze swoimi prawami i tak go trzeba traktować. Jeśli się go tak będzie traktować, to on tak będzie się. Dostosowywał, tak będzie o sobie też myślał. Społeczeństwo do wielkiego przedszkola, w którym wszyscy wszystkich odczuwają, rozumieją i każda decyzja właściwie jest wynikiem jego urazów psychicznych, w których on właśnie już się zniechęcił czy się nie zniechęcił. Ludzie mają prawo do, 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 także do rozpaczy i mają prawo do samobójstwa, bo nie widzą sensu tego życia. Ja nie mówię, no można zachęcać. I to jest, to jest bardzo ważny element tego, takiego także systemu prawnego, który ma charakter też formujący, który, systemu prawnego, który może wymagać, znaczy może zawierać sobie takie perswadowanie człowiekowi, żeby nie, żeby jednak nie. Ten system taki prawny powinien być zabezpieczony, żeby to nie była jakaś pochopność i tak dalej. A szczęście to ma być legalizowane jakoś samobójstwo. Przecież ludzie nie muszą mieć pozwolenia burmistrza, żeby popełnić samobójstwo. Normalnie większość tych przypadków samobójstw to są samobójstwa właśnie desperackie czy z jakichś innych powodów. Wszystko to da się opisać <kluzny> jakoś szczegółowo i rozróżnić różne przypadki. No, natomiast w tym wszystkim, w tym wszystkim w tych bardzo wielu słusznych argumentach, że tak jak pan świtała, czy innych trzeba zachęcać, no, ale może się nikt nie znaleźć po prostu. On miał tego pecha, że po prostu sparaliżowany, nie może się zabić, a inni się zabiją. No. I to jest ta, cały, cały ten problem. Dotyczy bardzo wąskiej grupy ludzi, którzy y, którzy y, nie, nie mogą z sobą sterować w taki, y, w taki sposób. Natomiast Właśnie to, to traktowanie, to dotyczy nie tylko właśnie samobójstwa, ale wielu innych rzeczy. To traktowanie ludzi jako dorosłych, jako mających swoje prawa, jako mających prawo wypowiedzieć swoje życzenie, mających prawo do, do uwzględnienia tego życzenia, yy, to jest coś, czego nam brakuje i to o tym trzeba rozmawiać. Przecież, nie, przecież ja tutaj nie jestem kimkolwiek, kimkolwiek to mógłby... Sugerować jakieś rozwiązania prawne, bo tutaj do tego czasu specjalistów. No to jest oczywiście zupełnie innego typu dyskusja. Przypominam sobie taki tekst, tutaj być może nazwisko autora w jakiś sposób będzie dla Państwa zaskakujące, ale bo ten autor chyba się teraz kojarzy trochę z innego typu poglądami. Mam na myśli Bogusława Wolniewicza, profesora Bogusława Wolniewicza, który jest no, znany z poglądów, powiedziałbym, dość ekscentrycznych i sposobu bycia dość ekscentrycznego, ale to bardzo wybitna postać w drugiej połowie polskiej. XX wieku polskiej filozofii, autor znakomitych przekładów Wittgensteina, m.in. traktat logiczno-filozoficzny i dociekania filozoficzne, opatrzone też bardzo kompetentnymi komentarzami. Znawca Wittgensteina, jeden z najlepszych na świecie. No i też autor kilku naprawdę bardzo, bardzo dobrych, takich bardzo głębokich esejów filozoficznych, w tym m.in. kilku tekstów poświęconych eutanazji właśnie, czy legalizacji eutanazji. Co również być może dziwne ze względu na aktualne afiliacje profesora Wolniewicza, to są teksty zdecydowanie opowiadające się za legalizacją eutanazji. Zresztą tego stanowiska profesor Wolniewicz nie zmienił do tej pory. Ale taki jest tekst, który się nazywa Perspektywa eutanazji. Który nie tyle się już zajmuje samą kwestią legalizacji, ale raczej no, tych, tymi wszystkimi przemianami kulturowymi, które przynosi no, ze sobą medycyna nowoczesna, no bo w jakimś sensie ten spór o eutanazję w dzisiejszym świecie to jest spór spowodowany rozwojem technologii medycznej, medycyny w XX wieku. Tam Wolniewicz taką te tezę stawia w tym tekście, że zmiana w stosunku tak fundamentalna zmiana w stosunku do własnej śmierci jaką przynosi z sobą legalizacja eutanazji umożliwienie człowiekowi zadecydowania o momencie własnej śmierci jest w istocie choć wychodzi z serca kultury świeckiej przemianą religijną i że on właściwie ten cały ruch na rzecz legalizacji eutanazji postrzega w takich religijnych kategoriach powiada tam będzie się musiała wykształcić jakaś Inna liturgia śmierci, jakaś nowa liturgia śmierci, już nie związana z chrześcijaństwem, no właśnie z tym wszystkim, co, co teraz mamy, ale też jakoś religijnie to zagospodarowująca. Czy zgadzasz się z, takim, z taką diagnozą, że ten trend gdzieś tam. Jakieś nowe formy religijności, być może wykształci, no bo teza Wolniewicza, oczywiście główna jest taka, że rdzeniem religijności, czy rdzeniem religii jest śmierć i nasz stosunek do śmierci. Tam się rodzi religia, na styku życia i śmierci, właśnie. Nie wiem, czy to miałaby być forma religijności, natomiast niewątpliwie wiele elementów życia ludzkiego, tych tak najważniejszych, przełomowych, jest rytualizowane. One nabierają jakiegoś charakteru, jakiegoś procesu. No, być może, no, na pewno jest to, by, jeśli dziś w jakimś kraju dopuszczona jest eutanazja, na pewno jest to proces y, formalno-prawny, trzeba przejść przez wiele różnych punktów takich. Że to jest formalne i że to może być nieprzyjemne, no to rzeczywiście, rytuał miałby. Y, z, jakie ma funkcję y, rytuał każdy. Jest formą aprobaty dla czynności, instytucjonalnego jej wprowadzenia, że tak właśnie można, że tak trzeba. Więc jest formą może być takiej estetyzacji, uprzyjemnienia. No bo jakby w różnych formułach kulturowych, tego eutanazja może funkcjonować. Może po prostu. Formułę funkcjonować, jeśli chcieliby być tutaj radykalni, skrajni, w, formu w formule utylizacyjnej. Że to jest jakiś materiał biologiczny, <kłysy> należy go, zrobić z nim porządek. No to być może jest najgorszy. To się z, trochę źle kojarzy. Z najgorszych, najgorszych możliwych, że tak powiem, y formuł. Tego się rytualizuje. No same pogrzeby, to wszystko, co się robi ze zwłokami, wszystko jest jakoś tam rytualizowane, bo chodzi o szacunek dla zwłok, czyli. Mamy pogrzeby trumny i tak dalej. Więc to są kwestie takie emocjonalno-estetyczne. To znaczy, że tutaj zawsze, jak jest śmierć, zawsze są ci, którzy na ogół z tego powodu cierpią. Więc to się. Rytuał ma to jakby ucywilizować ma uczynić z tego instytucję społeczną. Więc w tym sensie, czy będą wytwarzać się. Rytuały dotyczące eutanazji, jeśli ta eutanazja stanie się czymś popularnym, bo jeśli nie będzie czymś szerzej znanym, dopuszczonym w większości państw, to nie będzie. To będą lokalne rytuały. Natomiast rzeczywiście prawdą jest, że wszędzie tam, gdzie tego typu ważne wydarzenia zachodzą, rytuał tworzy się spontanicznie, taki lub inny, lepszy lub gorszy. Czyli. Tutaj też ten rytuał się będzie musiał. On już wytworzyć. jest, bo nie ma, nie ma rzeczy w życiu ludzkim, żeby nie było rytuału. Nawet jak my tu siedzimy, to jest według jakiegoś tam rytuału. Y, Jedzenie, wszystko co praktycznie robimy, jest jakoś y, społecznie akceptowalne, więc przyjęte w ramach pewnych norm zachowań, a więc jakoś zrytualizowane. To samo dotyczy y, eutanazji, y, gdzie rytuał jakiś istnieje. Czy to ma być tylko procedura medyczna? Czy może to być jakiś inny rytuał, no to właśnie ludzie, którzy w tym uczestniczą, będą tę formę rozwijać. Ale żeby forma się rozwijała, ta procedura eutanazji no, musi funkcjonować. Tam, gdzie funkcjonuje, już jakiś rytuał istnieje. Mam wrażenie, że wraz z tą przemianą, jakąś niewątpliwą przemianą w naszym stosunku do śmierci, naszej własnej śmierci, którą przynosi, no, cały ten. Cała ta problematyka legalizacji eutanazji, która już po prostu się dzieje, bo to są konkretne rozwiązania prawne, które na przykład w wielu krajach europejskich są wprowadzane, że temu towarzyszy także jakaś taka głębsza kulturowa zmiana, która niejako odwraca trochę ten proces, który w latach 50. XX wieku opisywali rozmaici antropolodzy kulturowi na czele z Jeffreyem Gorerem, autorem takiego tekstu Pornografia śmierci słynnego, który w tym tekście powiadał, że ta kultura z jednej strony zachodnia, z jednej strony właśnie bardzo taka epatująca tymi obrazami przemocy, w istocie bardzo silnie śmierć tabuizuje, że śmierć jest zepchnięta, o umieraniu się nie mówi, o śmierci się nie mówi, chorych się nie widzi, izoluje się ich Podaje się natomiast jako takie obowiązujące obrazy, obrazy ludzi młodych, sprawnych i tak dalej. Chorzy umierają gdzieś w szpitalach, za parawanami, kompletnie się tego staramy nie, nie dostrzegać. Ale jest takie zjawisko, które także dzięki rozwojowi internetu i rozwojowi blogosfery się coraz częściej jakoś w, w, no pojawia. Mam na myśli takie blogi pisywane przez... Ludzi chorych śmiertelnie, którzy bardzo detalicznie często ten cały proces chorowania i, i umiera umierania swojego opisują. I tam ja kiedyś bardzo dokładnie przestudiowałem wiele takich, takich blogów, pisałem też o tym, ale miałem takie wrażenie, że tam właśnie jest rodzaj takiej próby ponownego nawiązania kontaktu z tą częścią rzeczywistości, oczywiście częstą częścią ludzkiego doświadczenia, że. Że ta śmierć zostaje niejako odarta z tej całej taki, tego koturnu, także koturnu religijnego, w którym się o niej mówi, jako o czymś, co właśnie będzie jakimś momentem wielkiego sądu, czego się bać należy, bo to jest ten moment, kiedy wszystko po prostu, co żeśmy pomyśleli albo zrobili gdzieś tam przed nami stanie i tak dalej, co też jest świetną, świetnym sposobem na zarządzanie ludzkim lękiem, ale że wchodzi jakaś taka, taki rodzaj, powiedziałbym oswajania śmierci i też nie chowania się już z nią, właśnie między innymi za pośrednictwem blogów, internetu. Przypominam sobie też film o Craig'u i to był też Anglik, który chorował na stwardnienie boczne zanikowe, i również poddał się eutanazji w ośrodku Dignitas. Ten film był emitowany w Polsce. Też jego, jego emisję po, potępiło bardzo wielu takich etyków, na przykład raczej wydaja, wydawałoby się liberalnych, bo mówili, że to jest właśnie tak, takie epatowanie tym umieraniem jak można coś takiego pokazywać. Tymczasem ten film był bardzo stonowany. On pokazywał człowieka, który rzeczywiście jest ciężko chory, w sposób bardzo świadomy taką decyzję podejmuje jedzie. Żegna się z rodziną. No był to film bardzo poruszający i bardzo wzruszający, ale tam żadnego epatowania nie było, ale chyba naruszenie tabu było tak silne, że, że nawet bardzo liberalni etycy w Polsce się, się, się oburzyli. Natomiast no mam wrażenie, że coś tutaj z tą śmiercią się jednak bardzo silnie zmienia, że te tendencje opisywane jeszcze w XX wieku przez antropologów jednak jakiemuś odwróceniu ulegają. Że chyba jakoś bardziej zaczynamy dochodzić do... Do rzeczywistości jakoś się konfrontować z tą, z tą, ze śmiercią, z umieraniem, także dzięki nowym mediom? No, na pewno jest jakaś dostępność czegoś, co było kiedyś ukryte. Natomiast no, nie widzę tego, żeby, żeby pewien kultura śmierci czy też obecność śmierci miała zagościć poza tą formą rozrywkową szczelaników boiskich, miała zagościć jakoś. Yy, szerzej, yy, bo to jest takie deprymujące. To nie pozwala żyć spokojnie, więc ludzie yy, ze stwardnieniem rozsianym bocznym nie będą nigdy yy, w reklamach Coca-Coli pokazywani. Yy, I dlatego właśnie, czy chorzy, czy, yy, czy <laughs> śmiertelnie chorzy, mają się nie pokazywać, bo to przykry, wid przykry widok jest. To są najbardziej proste odruchy. Takie biologiczne. Natomiast no, rzeczywiście, no, jakoś yy, ponieważ ludzie muszą sobie radzić ze śmiercią jakoś, yy, tak jak mówiłem, niechęć do mówienia o tym i oburzenie, że o to się pokazuje, to wynika z tego, że ktoś przełamuje coś, co, co dany człowiek w sobie przełamać nie chce i nie chce o tym myśleć to znaczy o własnej śmierci, o możliwości własnego pozbawienia się życia, no to jest instynktowne, przecież w tej strukturze psychicznej człowieka jest bardzo silna ochrona raczej swojego życia niż, niż, niż działanie przeciwne, przeciwko własnemu życiu, więc jest to głębokie, biologiczne naruszenie pewnego, pewnego tabu społecznego, stąd naturalny jest właśnie wstręt, niechęć do myślenia o tym, czy oburzenie w tej materii. I właśnie dotyczy to samobójstwa, a nie posyłania naszych chłopków, chłopców na wojenkę, romantycznych. Ale tak jak to, że tak powiem, nadaje się pewien, pewną narrację posyłaniu chłopców na wojenkę. i no nie chce się pokazywać jak ta wojenka naprawdę wygląda, jak wygląda poszarpane ciało i tak dalej. Podobnie, podobnie także to wszystkie procesy związane z śmiercią, one muszą być jakoś odrealnione, właśnie przez rytualizację, przez, przez uznanie społeczne tego, przez stworzenie z tego pewnej naturalnej procedury. Nie wiem, czy to jest optymistyczna, puenta, czy pesymistyczna, czy może w ogóle ani optymistyczna, ani pesymistyczna, bo dzisiaj raczej się staraliśmy S o tym mówić, czy stara się o tym mówić. Wyłącznie opisywać, wypisywać, <laughs> bo tutaj mądrych w, w tych kwestiach nie ma. Nie ma. Bardzo dziękuję. Profesor Tadeusz Bartoś, filozof, był moim i państwa gościem. Cieszę się, że dwie godziny mogliśmy sobie porozmawiać. Dziękuję bo to jednak bardzo. można wszystko powiedzieć, co się chce i poruszyć dużo wątków. Nie trzeba się czuć jakoś tak stłamszonym przez czas. Tomasz Sawiszyński, przy mikrofonie. To jest program Niedziela Filozofów. A w studiu jest profesor Zofia Rosińska, filozof kultury z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Nie biegnie pani w maratonie? Nie biegnę. Ale tak w ogóle Pani jakoś nie, nie, nie jest bliska ta idea, żeby tak biegać na długich dystansach? Nie, nie. nie, czy... nie no, znaczy wie Pan, uważam, że sport jest ważną rzeczą i trzeba, i trzeba jakiegoś ruchu zażywać. No. Są baseny, są spacery, jeźda na rowerach, maratony. No. Bardzo proszę, dlaczego nie? Tylko ten hałas jest straszny, no i te, te przekazy, no wrzeszczą tutaj tak strasznie, no. Będę biegał, będę strzelał, będę panem świata. Jezus, Maria. No, Coś niesamowitego. No, po cóż takie, no, takie jakiś hard disco, nie, <laughs> hard rok, nie, nie wiem jak to się nazywa. No, jaki, w każdym razie hard. Nie na, na pewno hard. <laughs> No, ale dzisiaj, no może o tym hard też trochę porozmawiamy, bo to w końcu rozumienie, interpretacja to takie tematy hard też są w filozofii, myślę. Takie. Nie, no powiedziałabym, że to są ważne tematy. Bardzo. Dlaczego hard? No to już taka no, bywają bardzo skomplikowane, czasem no, ciężkie tak. definicje, przez trzeba się trochę poprzedzierać. Ale nie hałasujemy tak strasznie. No nie, nie, nie będziemy tutaj wykrzykiwać żadnych cytatów z Gadamera na przykład. No to no. może, to może zrobimy tylko bez krzyku. Ale powiemy. No, no ale postanowiliśmy, że będziemy na przykładzie o rozumieniu, interpretacji rozmawiać, że to nie będzie taka tylko teoretyczna debata o tym w jaki sposób można definiować rozumienie, w jaki sposób można definiować interpretację tylko że sobie coś postaramy się zrozumieć i zinterpretować. Tak, ale, ale jednak dobrze jest wiedzieć, co to jest rozumienie, bo, bo wydaje się... No, o czym tutaj mówić, prawda? No, każdy wie, co to jest rozumienie. No, co, 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 to znaczy, co to znaczy? Pytać o to, co to znaczy rozumieć, to jest jakimś absurdalnym pytaniem, można by powiedzieć, a jednak są różne odpowiedzi na to i wcale nie jest takie proste odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy rozumieć. A co to znaczy? Czy może najpierw y, moment poetycki? No dobrze, tak jak pan, tak? pan tu rządzi, panie redaktorze. No bo wybraliśmy sobie do interpretacji i rozumienia dzisiaj wiersz Konstantinosa Kawafisa, Miasto. Pan wybrał, nie wybraliśmy sobie. Ale no, wybraliśmy Kawafisa wspólnie, a ja zaproponowałem Miasto. Bo to mi się wydaje wiersz poruszający, bardzo głęboki. taki tak. Jeden chyba z najpiękniejszych wierszy, jakie znam. No, szczerze, ja, ja też bardzo lubię Kawafisa w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka i też lubię jego wiersz i taka. Ale miasto, które przed chwilą właśnie zobaczyłam, znaczy przeczytałam, bo, bo pan mi pokazał, rzeczywiście to jest wspaniały wiersz. Może pani profesor odczyta na przykład? Ja? Tak. Dobrze. Bo ja to zawsze szybko czytam, a pani profesor tak ładnie bardzo. To poproszę, to, to ja proszę przeczytam. Proszę bardzo, już podaję. Miasto. Powiedziałeś, pojadę do innej ziemi, nad morze inne, jakieś inne znajdzie się miasto, jakieś lepsze miejsce. Tu już wydany jest wyrok na wszystkie moje dążenia i pogrzebane leży, jak w grobie moje serce. Niechby się umysł wreszcie podźwignął z odrętwienia. Tu cokolwiek wzrokiem ogarnę, ruiny mego życia czarne. Widzę, gdziem tyle lat przeżył, stracił, roztrwonił. Nowych nie znajdziesz krain ani innego morza. To miasto pójdzie za tobą. Zawsze w tych samych dzielnicach będziesz krążył. W tych samych domach włosy ci posiwieją. Zawsze trafisz do tego miasta. Będziesz chodził po tych samych ulicach. Nie ma dla ciebie okrętu. Nie ufaj próżnym nadziejom. Nie ma drogi w inną stronę. Jakieś swoje życie roztrwonił w tym ciasnym kącie, tak je w całym świecie roztrwoniłeś. Piękny wiersz. Tak. Pięknie pani profesor przeczytała. Tak. Nie, no rozumiem, że przeczytałam, znaczy oddając sens tego wiersza, prawda? bo... Tak myślę. No, tak. No więc rozumieć to, rozumieć jego sens. Tylko pytanie, czy, czy ten nie? sens jest w tym wierszu jakoś zamknięty, jeden, jasny, domknięty i my go możemy wydobyć, czy też te sensy my trochę stwarzamy, nadajemy, rozumiemy właśnie w bardzo różny sposób, ale żaden z tych sposobów rozumienia, choć inne sensy wyświetla, nie jest gorszy od innych. No, to, to to jest też takie ważne pytanie, które sobie zadajemy zawsze, prawda? Czy można zupełnie dowolnie interpretować i każdy będzie wnosił od siebie co chce i wszystko będzie jednakowo ważne. Więc ja, jak pan wie, jestem no, nazywam siebie pluralistą, prawda? To znaczy, lubię różne interpretacje dopuszczać, ale nie każdą. Wydaje mi się, że mogę sobie wyobrazić taką interpretację, czyli takie rozumienie tego wiersza, no, no, które. Bo, no, znaczy, no Takie, które będzie inne niż moje, ale jednocześnie, które mi coś odsłoni, pokaże mi jakiś obszar sensu, który ja nie zauważyłam, którego ja nie zauważyłam, ale jednocześnie wyobrażam sobie, że ktoś może zinterpretować ten wiersz tak, że ja w ogóle nie będę się mogła z taką interpretacją zgodzić. I w dodatku to, że ja się nie będę mogła zgodzić, to nie szkodzi, to nie jest znowu takie ważne. Natomiast nie będzie on miał żadnego uzasadnienia w tym tym, co jest powiedziane przez autora w słowach jego, prawda? Tutaj mamy dodatkową jeszcze y, trudność, akurat w tym wypadku nie, ale w ogóle w tłumaczonych wierszach, prawda, że to są tłumaczone y, wiersze. No, Zygmunt Kubiak jest genialnym tłumaczem kabafisar. ja jestem zachwycona. Y, tym tłumaczeniem, więc, więc, ale, 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 jako problem jest, prawda, że zawsze przy tłumaczeniu, no, no, bo co to jest tłumaczenie? Tłumaczenie to jest hermeneutyka, to jest oddawanie sensu, który jest odczytany przez tłumacza. To jest bardzo ważna i bardzo trudna, bardzo trudna praca. No tak, tłumaczenia się od siebie często bardzo różnią. Tak, nie? tak. No to co my rozumiemy, panie redaktorze, to co my rozumiemy w tym wierszu? Zobaczy, panu się podoba i mnie się podoba. Tak. Czyli jak, jakaś Wspólny wspólnota grunt. już jest. Tak. <noise> Czy pani zdaniem to jest wiersz o mieście? Ja, ja to myślę, że to jest wiersz o człowieku, o mnie, o, pan, znaczy o, o każdym z nas. Ja myślę, że jest o przeznaczeniu. Yy, może o przeznaczeniu. Można powiedzieć nawet, że on jest o przeznaczeniu. Tu bym się zgodziła, chociaż hmm. nie myślałam tak pierwotnie. Myślałam po prostu o tym, że... No, no, że no, każdy z nas ma, ma swoje życie, ma swój sposób przeżywania świata i niezależnie od tego, gdzie będzie, to, to będzie to przeżywał w taki sam sposób. Ale bardzo ciekawe, że jest tutaj taki, powiedziałbym, ta końcówka nie jest... Nie jest czymś, nie wiem jak to określić, bo nie chciałbym powiedzieć, że optymistycznym, bo optymizmu nie lubimy, to kiedyś stwierdziliśmy Nie, nie, rozmowie, no że... lubimy optymizm, jak to, no. no. To raczej głupia jest postawa optymistyczna. Nie, no nie, nie no nie, 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 nie. Trzeba trochę optymizmu mieć w życiu. No, dobrze. No w każdym razie ta końcówka jest, powiedziałbym, taka tragizująca trochę, bo mówi to się To proszę jednak... przeczytać, pan ma przed sobą, bo ja już nie mam przed oczami tego wiersza. Zawsze w tych samych dzielnicach będziesz krążył, Właśnie. w tych samych domach włosy ci posiwieją. Tak. Tak. Zawsze trafisz do tego miasta, będziesz chodził po tych samych ulicach, tak. nie ma dla ciebie okrętu, nie ufaj próżnym nadziejom, nie ma drogi w inną stronę. Jakieś swoje życie roztrwonił w tym ciastym kącie, takie w całym świecie roztrwoniłeś. To właśnie, czyli nie uciekaj przed sobą, no. Zawsze, ja, ja rozumiem, że to jest o mnie, znaczy nie, nie o mnie, o Zofii i nie o panu, prawda, konkretnie, ale o każdym z nas, prawda, że... że... Że no, no po prostu, no, no musimy żyć tak, jak musimy żyć. Jak już rozstroniłeś tu, no to gdziekolwiek pojedziesz, to jest Twoje życie rozstronione. No to jest też coś, co zabija różne iluzje, bo ta pierwsza no część tak. wiersza z kolei to ekspozycja różnych iluzji, jak no sobie ta, marzymy. No bo chcemy, o tym, że prawda, się... wyjedziemy, będzie inaczej, będę żył inaczej, tam będzie cudny świat, nie będzie. No, ale w porządku, no dlaczego się pan tak zasmucił? No? <grym> no, nie, no przesłanie jest takie, powiedziałbym, raczej z tych smutnych niż tych wesołych. Nie, dla mnie jest to przesłanie optymistyczne. Masz żyć dobrze, niezależnie od tego, gdzie jesteś. I to od ciebie zależy, jak będziesz żył. Hmm, czyli ma pani tutaj wrażenie, że jest taki aspekt wolicjonalny w tym wierszu, że człowieku weź życie w swoje ręce, bo ja mam wrażenie, nie. że w ogóle nic takiego, ja się nic takiego zgadzam. nie ma. W tym ma. wierszu tego nie ma, ale czy ja nie mogę tego dodać do tego wiersza no i no mimo właśnie. to on będzie tym wierszem? No czy dodając to, właśnie... to zmieniam ten wiersz i czynię go obcym samemu sobie? Y no moim zdaniem troszkę tak, to znaczy wprowadzając jednak ten element takiego, no bo no takiego ak aktywnego, pozytywnego jakoś przesłania, który, tak. który pani przed chwilą wprowadziła. No strzeż no tego jest będzie... powiedziane, prawda, roztrwoniłeś mm -hmm. to swoje życie i wszędzie je roztrwonisz, nie rób tego. No właśnie, tego nie Tego, tego nie, nie ma. Tego no nie właśnie. ma. Tu jest właśnie przekaz, nic nie możesz zrobić w ogóle. No jak już roztrwoniłeś, no to już nic nie możesz zrobić, ale nie roztrwoń. A, w ten sposób. No tak. Mhm. I nie uciekaj przed sobą. Trudno. No co my teraz robimy właściwie? Dyskutując o tym wierszu i szukając właśnie tego, czy coś z tych rozmaitych tropów, które się nam pojawiają w tym wierszu, rzeczywiście jest, czy ich nie ma. To jest rozumienie? To, to jest interpretacja i rozumienie jednocześnie. W tej, chwili, w tej naszej rozmowie wydaje mi się, że my mówimy o dwóch rzeczach. Znaczy, czynimy dwie rzeczy. Czynimy, znaczy rozumie, staramy się rozumieć, czyli poszukujemy sensu tego wiersza. I, I poprzez interpretację, poprzez, roz, poprzez inter, interpretowanie, prawda? I teraz, y, y, bo, no, bo, no bo tak, no bo, no bo rozumienie nigdy nie jest jednorazowe, to jest proces. No więc zetknęłam się z tym wierszem, znaczy kiedyś go czytałam, ale jakoś, no, gdyby mi pan uprzedził, że będziemy o tym mówić, to ja bym się zastanowiła wcześniej i przygotowała sobie jakieś rozumienie. A w tej chwili to jest takie... Pierwsze przybliżone rozumienie, prawda? Być może jutro już będę rozumiała trochę głębiej. Rozumienie jest procesem. Ono się pogłębia. Nigdy nie możemy być pewni, że jeżeli coś zrozumieliśmy wczoraj, to że to rozumienie będzie stale obecne. U uczymy się innych wierszy, uczymy się, doświadczamy czegoś innego i wobec tego nasze rozumienie się zmienia, pogłębia się. Także, to, to, to nie jest tak, że to jest zrozumiałeś i już masz. Nie. Proces rozumienia jest stale obecny w życiu ludzkim. Skąd mamy reguły tego, w jaki sposób ten proces powinien przebiegać? Czy jak ma przebiegać, jak przebiega? To jest bardzo ciekawe pytanie. I o, oczywiście pan wie, że nie ma na to odpowiedzi, prawda? Jasne, jak na wszystkie pytania filozoficzne. <laughs> nie, nie, no ale, ale trochę jest odpowiedzi, tylko że nie ma takiej jednoznacznie raz na zawsze ustalonej. Mnie bardzo odpowiada taka. Odpowiedź chyba jeszcze diltajowska. To znaczy, to jest 19, to jest koniec XIX, początek XX wieku, prawda? Rok 1900 jest takim dobrym rokiem dla rozwoju humanistyki i refleksji nad humanistyką. Otóż Diltaj mówi o dwóch kategoriach. A zresztą też Hegel o tym mówił, jak żeśmy dwa tygodnie temu rozmawiali. O kategorii geniuszu, no i o kategorii tych, którzy reguł szukają, prawda? Geniusz rozumie, dlatego że jest geniusz, intuicją, jakimś, nie wiem, objawieniem. Po prostu rozumie, ma ten dar rozumienia. Natomiast my wszyscy, który, którzy jesteśmy takimi, takimi, że tak powiem, mrówami, nie wiem, filozoficznymi czy polonistycznymi, czy, czy jakimikolwiek. My po prostu staramy się rozumieć według reguł. A skąd znamy te reguły? No właśnie, jest interpretacja geniusza, mamy jedną znakomitą interpretację, śledzimy i zastanawiamy się, jakie tam są utajone reguły. No i te reguły wydobywamy, ale już nie z wiersza, czyli ale z interpretacji. Wydobywamy, określamy i już potem uczymy następne pokolenie, że takie i takie reguły są do interpretowania właściwe, prawda? Tak to chyba wygląda. No to jest jedna z tak. wielu koncepcji. Jedna prawda? z wielu koncepcji, tak. Mhm. Są A. jakieś konkurencyjne, wobec tej? No, no. W zasadzie w zasadzie, to my nie wiemy, skąd są te reguły interpretacji, prawda? No można powiedzieć, że słowa same niosą w sobie sens i kontekst tych słów nadaje nam pewne sensy, które odsłaniamy czy odkrywamy. No tak, no ale niby jak je odkryć? No jak żeśmy teraz odkryli to? Ja myślę, że też... Jak pan to odkrył, to co pan powiedział o tym wierszu? No... Tak chyba jak pani profesor to opisała. To znaczy jest tu rzeczywiście... No, Jakaś intuicja jest, prawda? No jest intuicja, jest pewien obraz, jest pewien tak. przekaz, jest tak. pewien dość klarownie wyłożony moim zdaniem sens, bo Kawafis to jest poeta, który klarownie wykłada. Tak, tak, to jest znakomity poeta. A jest tak. też cały taki nurt w poezji, który zupełnie klarownością się nie posługuje, tak, jest bardzo hermetyczny, nie. prawda? Nie. No i tutaj już prawdopodobnie gdybyśmy na przykład wzięli, nie wiem, Paula Celana do interpretacji, to, to mielibyśmy... My tak to mój rzeczywiście ulubiony poeta, to byśmy mieli yy, no, znacznie większy problem. Znacznie, znaczy, na pewno nie przy no każdym tak. wierszu, ale, no tak. ale tam już to skondensowanie jest tak silne, że. Ale tak sobie pomyślałem w tej chwili, że my tutaj w poezję wchodzimy, a na przykład badania. Ale, socjologiczne pokazują, mogę Tak, czy, tak, nie, bo ja bardzo. muszę. Ja. No, proszę bardzo, tak, proszę bardzo. Ma, mogę przerwać? Tak, tak. Naturalnie. Dlatego, że, że akurat ten kontekst jest taki, który wymaga tego do powiedzenia, bo Pan pytał o tych konkurencyjnych mm, odpowiedziach i wtedy mi one nie przyszły do głowy, a w tej chwili sobie przypomniałam no, te. te, te, te ojejku. No właśnie, że, no, że my w zasadzie poznajemy czy rozumiemy to samo przez to samo. Prawda, że jest ta koncepcja również diltajowska, że wszyscy, każdy z nas ma taki sam skład umysłu, że umysły nasze są takie same. Ja upraszczam to w tej chwili, ale to jest główna myśl tego, prawda? I w związku z tym nie wszystko, oczywiście, nie wszystkie te elementy, które są w naszym umyśle, są zawsze używane, ale wtedy, kiedy chcemy rozumieć coś, wiersz, czy, czy jakąkolwiek inną literaturę, czy jakikolwiek inny tekst, to my rozumiemy tymi elementami, które są jak gdyby ekspresją zawartą w tym wierszu. Czyli to samo poznajemy przez to samo. Jeżeli jest nastrój na przykład melancholijny w wierszu, to ja wydobywam ten nastrój, ponieważ mam w sobie tę nutkę melancholijną, prawda? Ktoś, kto jest permanentnie no, to kimś takim, kogo pan nie lubi, to znaczy optymistą i nigdy w życiu nie był melancholikiem i nie wie, co to znaczy melancholia, to on... Cyborgiem wtedy jest. Ale na pewno nie zrozumie tego, prawda? Nie dostrzeże w ogóle nie dostrzeży tego melancholijnego nastroju w tym wierszu. No ten akurat jest trochę melancholijny, prawda? Tak najbardziej. Nie chciałam ten, ten, ten optymizm tam wnieść, ale... <grym> właśnie, bo ja, ja zacząłem mówić, że weszliśmy na wysokie C, bo zajęliśmy mhm. się od razu poezją i trochę myślę tutaj ciekawych rzeczy właśnie dzięki temu się udało ujawnić, ale... Badania socjologiczne pokazują, że ogromny procent Polaków ma problem z przeczytaniem prostej instrukcji obsługi ze zrozumieniem, albo jest no źle napisana czy... ta obsługa albo... No. <laughs> albo z przyswojeniem tekstu wiadomości. No bo może są źle podawane. no to ja nie pani wie. tak? Nie, nie wiem, no ale to jest możliwe przecież. A też. może nas się nie uczy rozumienia? No, no to jest inna sprawa. To jest inna sprawa oczywiście. No bo yy, o co chodzi w rozumieniu, prawda? Jak my mówimy o rozumieniu i mówimy o interpretacji, to w zasadzie mówimy o hermeneutyce, mm. prawda? No hermeneutyka to jest ta sztuka dziedzina. Sztuka rozumienia. Tak, sztuka rozumienia. To jest to ars interpretandi, ale to jest to ta dziedzina wiedzy, która nie tylko interpretuje, ale również uczy nas o Rozumieniu i o interpretacji. I tam jednak wyraźnie się jednak akcentuje to, że my w hermeneutyce szukamy głębszego sensu, prawda? Zakładamy, że pod tym tekstem, który chcemy zinterpretować, leży jakiś sens głębszy niż ten, który jest tylko na powierzchni. No więc, no więc trzeba nauczyć się wydobywać, nauczyć się dostrzegać. I wydobywać i określać ten sens. No a to już jest naprawdę trudne, bo trzeba być zakorzenionym w kulturze. Pani profesor Gadamer Hans Georg Gadamer to jest filozof dwudziestowieczny, właściwie taki no sztandarowa postać dla hermeneutyki filozoficznej, tak. czyli właśnie sztuki rozumienia. Tak. Ale co? No chciałem zapytać, co gadamy o tym Aha. rozumieniu. <laughs> Bo nie, nie wiedziałam o tym. Znaczy, nie zrozumieliśmy się w tym momencie. Nie, nie, nie. To znaczy, zrozum, znaczy wie pan, no, rozumienie się zawsze zaczyna od jakiegoś zastanowienia się, od jakiegoś pytania, prawda? Pytania o to, o co autorowi chodzi. No i, i moje pytanie było całkiem uzasadnione o co, o co w tym chodzi? procesie rozumienia. No, <noise> dlaczego Pan przywołuje gadamera? Znaczy, wiadomo, dlaczego Pan przywołuje gadamera. No bo rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, jest to sztandarowa postać her, w hermeneutyce. E, no ale teraz w jakiej intencji Pan go przywołuje, prawda? Czy po to, żeby go troszkę rozwinąć, czy przywołać, co on rozumie przez rozumienie? Więc ale ja się cieszę, bo ja lubię gadamera, chociaż on przez niektórych kolegów jest uważany za nudziarza. Albo że przegadany, Albo, że jeden przegadany, z profesorów, właśnie, pamiętam, takie miał powiedzenie, gada, gada, gadamer, w ten sposób no więc się właśnie, tutaj wypowiadał. Na 102 lata żył, więc jest też taki, taki miły, że tak powiem, znak, że filozofowie mogą żyć długo. To prawda, więc... zazwyczaj analityczna filozofia konserwuje najlepiej. Ale tutaj, proszę bardzo, nie tylko się okazuje. No więc to właśnie, 102 lata, to jest, wie pan, pięknie, no ale sprawny nie. w dodatku, nie, nie, nie chorował, nie, no, ale wszystko jedno. No więc dlaczego pan przywołał tego Gadamera? Rozumiem, że, że pyta pan o to, i co Gadamer myśli o rozumieniu, prawda? Tak, i też dlatego, że pewne przewrotne pytanie mi krąży po Aha. głowie, ale zadam je już może po tym, jak o, trochę o tym rozumieniu w wydaniu... Gadamera sobie trochę powiemy i o tym, co to właściwie jest ta sztuka rozumienia czy sztuka interpretowania, już taka bardzo um, ustrukturyzowana, opisana, w której pewne reguły są zdefiniowane bardzo jasno, która się kieruje pewnymi założeniami, etc. etc. Bo to no więc, bardzo ciekawa jest konstrukcja Gadamera. Tak, to prawda, ale ja przywołam jednak Gadamera. Co on rozumie przez rozumienie? On mówi, że rozumieć tekst to rozumieć pytanie, na jakie ten tekst odpowiada. To jest ładne określenie i ono wymaga y, chwili zastanowienia. Rozumieć jakiś tekst. To znaczy to... mamy jakiś tekst, mhm. i ten tekst jest odpowiedzią, ale on jest odpowiedzią na jakieś pytanie. No więc ten wiersz, na przykład, który pan, który chwileczkę, który chwileczkę żeśmy analizowali, jest odpowiedzią na jakieś pytanie. Na jakie pytanie jest on odpowiedzią? To to musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, po to, żeby powiedzieć, że zrozumieliśmy czy staraliśmy się zrozumieć ten tekst. Druga rzecz, no oczywiście zawsze tutaj koledzy pewnie ze szkoły powiedzą tak, ojej, no tak, co autor chciał przez to powiedzieć? Co autor miał na myśli? No, <noise> trochę trochę tak. trochę tak, ale nie do końca tak, dlatego że, mm, my musimy zrozumieć lepiej niż autor sam siebie zrozumie. Autor może to, nie tak? wiedzieć, na jakie pytanie odpowiada no więc swoim tekstem. właśnie tekstami. o to chodzi. On może, znaczy to pytanie może być w nim jakoś, nie wiem, zakorzenione, utajone, bo nasączyło się z kultury, bo to jest pytanie ogólnokulturowe. Poza tym on może odpowiadać, nie wiedząc na jakie pytanie w gruncie rzeczy odpowiada i może sam nie wiedzieć, co robi. Więc jest między innymi u Gadamera, ale to jest taka, Schleiermacher chyba pierwszy powiedział to, że Zrozumieć jakiś tekst, to zrozumieć lepiej niż sam autor siebie zrozumiał, prawda? Więc tutaj ta moc tego interpretatora czy można, interpretacji jest duża. Można to potraktować jako formę, powiedziałbym, supremacji krytyków literackich. No zdecydowanie przykład, tak. Tutaj zdecydowanie. Muszą tak. mieć takie poczucie, że oni lepiej rozumieją. I chyba mają. No Mają, mają, mają. Tak, no bardzo często. I chyba bardzo często, często mają. No ale gdybyśmy chcieli wrócić do tej koncepcji gadamerowskiej, znaczy, ale niezależnie od tego jeszcze czy przywołajmy tą koncepcję do rozmowy. Prawda? Gadamer uważa, że my rozumiemy poprzez rozmowy. Prawda? Tylko ta rozmowa musi być nie pytanie-odpowiedź, nie narzucanie, tylko krok po kroku, patrzeć czy partner nadąża. No i już teraz nie będę analizowała koncepcji rozmowy Gadamerowskiej, ale odpowiedzmy sobie na to pytanie, na jakie pytanie odpowiada nam wierszka Wafisa. To może pani profesor Aha, no, no, no No jak żyć? Nie. No właśnie chyba to nie. To nie. za proste byłoby. Czy mogę się zmienić? Czy mogę się zmienić? Czy mój los jest nieuchronny? Czy mogę zmienić mój los? Mhm. Jakoś w tą stronę. Prawda? Ja też bym szła w tym, w, tym, w tym kierunku. Prawda? No ale jest tam trochę tego, jak żyć. Trochę jest. Prawda? No trochę bo, jest, ale... bo jeżeli się nie mogę zmienić, no to, no to co? No to... No. no to w zasadzie wszystko jedno, jak się będzie żyć, skoro i tak nic nie można zmienić. No więc właśnie, no. No trochę to jest fatalistyczne. Trochę to jest fatalistyczne. No ale to jest, to jest proces naszego rozumienia. Ja jak wrócę do domu, to jeszcze się będę zastanawiała nad tym. Ja bym dodał jeszcze jeden wymiar do, do, tego, do tej rozmowy o Kawafisie, jak już próbujemy wyłuskać to mhm. pytanie, na które wiersz odpowiada, bo to jest... Ale to nie jest pytanie, jak, co autor miał na myśli, prawda? Nie, 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 nie. nie. Bo my Będę nie bo wiemy. wiemy, my nie, nie możemy wejść do psychiki Kawafisa prawda, i odpowiedzieć, no, co on miał na myśli. My odczytujemy jego tekst. Oczywiście. Tak? I szukamy pytania, na które ten tekst jest odpowiedzią. I szukając odpowiedzi na to pytanie, też możemy dokonywać takiej operacji, która nosi miano kontekstualizacji, czyli wpisywać ten wiersz w różne konteksty i patrzeć, jak on tam funkcjonuje, albo jak był rozumiany, czy jak był interpretowany. Tak. Ja ten wiersz poznałem w taki sposób, czytałem oczywiście wcześniej Kawafisa, ale jakoś mi przemknął, mówiąc szczerze, mhm. i natknąłem się na ten wiersz dopiero w powieści, którą uważam za absolutne arcydzieło dwudziestowiecznej prozy mianowicie w kwartecie aleksandryjskim Lorenza Durella. Robiliśmy to, to na zajęciach dzięki tak, Pana inicjatywie, pamiętam. To prawda. To. To prawda. Tak. I to jest ulubiony wiersz Lorenza Durella właśnie, mhm. który się pojawia jako taki bardzo ważny, bardzo ważny element pierwszego tomu kwartetu aleksandryjskiego, w którym wizja miasta, czy wizja losu właśnie ludzkiego mhm. jest taka bardzo silnie zatopiona w myśleniu takim właśnie fatalistycznym, gnostycznym też. Ale dlaczego gnostycznym? Co tu na no, świątyni. W świecie gnostyckim działa Hej Ten los kosmiczny, przez demiurga aha, nadany, aha, których sensie, nas wszystkich, aha. który nas wszystkich mhm. więzi. Ale. Mm, yy, Główny bohater pisze, taką daje też wykładnie tych opisywanych w pierwszym tomie zdarzeń, które później okazuje się były zupełnie inaczej widziane, bo to jest też świetny przykład tego, jak można inaczej interpretować tak, tak, i rozumieć tak, tak, właśnie tak, tak. kwartet Dlatego aleksandryjski. Dlatego prawda? Tak, tam są cztery powieści, tak. każda naświetla, znaczy trzy pierwsze to naświetlają samo. to samo z bardzo zupełnie różnych punktów różnie. widzenia. Z różnych perspektyw, tak. I czwarta dodaje wymiar czasowy do tego, czyli uh -huh. jest kontynuacją historii opisanej w, pierwszej, w pierwszych trzech. Kiedy wydaje się nam, że już w zasadzie wszystko wiemy, to... Okazuje się, że kontynuacja też nam odsłania tak. takie elementy i wymiary tej, tej opowieści, których żeśmy nie widzieli. I w zasadzie Durel mówi, że ten proces jest nieskończony, że można dobudowywać kolejne tomy w tej strukturze mhm. i nigdy nie uzyskamy pełnego obrazu. Ale to jedno zdanie, tylko wpadnę panu w słowo. To w zasadzie każdy z autorów, który się zajmuje hermeneutyką, czyli pyta się o rozumienie mówi o tym, że Pełne rozumienie nie jest możliwe, że to jest proces nieskończony. Tak mówi Jaspers, tak mówi Dilthey, tak mówi Gadamer, tak mówi Ricoeur. Prawda? Tak. Wszyscy oni podkreślają to, że pełne rozumienie nie jest rozumieniem skończonym. To znaczy, jest to po prostu proces i ono nigdy nie jest do końca zamknięte, że to jest zawsze jakiś proces, który zmienia, no właśnie, ten sens, który został odczytany pierwotnie, prawda? coś się dodaje do niego. No właśnie tutaj dlatego mówimy o, tej, o tych dwóch rodzajach interpretacji, prawda interpretacja karygmatyczna, czyli ta interpretacja, która dodaje sens do już istniejącego, czyli dodatek sensu następuje i jest ta interpretacja podejrzeń, tak do tej interpretacji podejrzeń należą ci, no zwykle są wymieniani trzej autorzy, w tej chwili ona się staje prawie codziennością naszą. No, czy nie, to, jest, to jest tak, to jest Marx, to jest nie, Freud i to jest Nietzsche. Przepraszam, powinnam zacząć od niczego, bo 1900 roku lubię zaczynać. No więc, a teraz wszyscy jesteśmy podejrzliwi, w ogóle nikt nikomu nie ufa i od razu poszukuje drugiego dna w każdej wypowiedzi. Ciekawe bardzo, hermeneutyka podejrzeń jako... Tak, a te podejrzenia, chodzi o to, że my traktujemy, że ten sens, który nam jest przekazany jest tak jak cebula, prawda, w łuskach. No i my zdejmujemy te łuski, no i szukamy tego sensu, który tam jest ukryty gdzieś. Istotnego nie widać. No więc właśnie, na tym właśnie. <laughs> Lorenz Durell jakoś tak przywołując ten wiersz Kawafisa, umieszczając go w tej książce, Mam wrażenie też, no taką pe pewnego typu analogię pomiędzy doświadczeniem opisanym w wierszu, a doświadczeniem swoich bohaterów próbuje wyświetlić. To doświadczenie bohaterów pierwszego tomu kwartetu to jest doświadczenie ludzi, którzy są w zasadzie bezwolni. Oni funkcjonują, mhm. oczywiście stają się podmiotami jakichś zdarzeń, zawiązują się pomiędzy nimi jakieś relacje, romanse, nieromanse i tak dalej. Natomiast mają wszyscy wrażenie, tak to opisuje główny bohater i narrator zarazem tomu pierwszego, że w istocie tym, co tutaj naprawdę działa, jest miasto właśnie, jest Aleksandria, w której się to... Tak. tak jakby oni byli tylko pewnymi kukiełkami w jakiejś rozgrywce, które miasto mhm. sobie tutaj organizuje, żeby się jakoś e, wzbudzić. No i Ale to... u Kawafisa tak nie ma. No właśnie, tak się, jest? właśnie się zastanawiam nad tym, bo mm, mam wrażenie, Gdzie że jakieś... Gdziekolwiek będziesz, będzie tak samo. To prawda. To nie prawda. miasto wpływa na ciebie, ty jesteś, nie uciekaj. Nie uciekaj od siebie, nie szukaj innych miast. Ale z drugiej strony to, że to miasto Hig, za tobą... Hikrodus jakby tak ją jest. powiedział. Tak jest. Ale to, że to miasto za tobą pójdzie, jak pisze Kawafis, tak, to, to też prawda. daje taką wizję miasta wszechmocnego, Mocarnego. Tego, że w zasadzie to miasto, znaczy nam się wydaje, że jesteśmy w jakimś punkcie, a on to się rozciąga na całą rzeczywistość. Chyba, że to jest właśnie miasto jako, jako symbol całej rzeczywistości, mhm. prawda? No czyli w zasadzie czego? Jeśli nie uciekaj, bo to miasto i tak za tobą pójdzie, to, czyli właściwie za tobą pójdziesz ty sam. Mhm. Prawda? Czyli nie miasto uciekaj to od ja. siebie. Miasto, miasto to, to ja. ja. No tak. Czyli jak gdyby we mnie jest, to może w tym znaczeniu, panie redaktorze, Panie Tomaszu, może w tym znaczeniu to jest, że to ja, to jest wiele elementów, prawda? To mhm. jestem rozproszony i bądź jeden, bądź drugi element działa wobec tego przeżywanie tych wszystkich elementów, doświadczanie tych elementów, no jest Twoim doświadczaniem. Jedynym, niepowtarzalnym, nie uciekaj. Zmarnowałeś. Trochę się no, boję pani... tego zmarnowania. Ale pani profesor ciągle ma ten, ten element takiego zalecenia, które z tego płynie, no czyli tak, trochę takiego, ale... że tutaj morał no, może, jest. Może jakiś... dzisiaj, może, może dzisiaj, bo niedziela palmowa. No właśnie, ja się zastanawiam nad tym elementem morału. Czy, czy może jakiegoś... nie ma tego, może jest odwrotnie. Daj sobie spokój, daj sobie spokój. Przestań, nie bądź taki, nie bądź taki naiwny, nie oczekuj niczego, ale no nie wiem. Hmm. Ale nie możemy popadać w jakieś takie smętki, no. No nie, dlaczego? dlaczego? No bo... jak, jak tak jest, no to, to trudno lepiej się skonfrontować z tym, jak jest chyba. No, tak ja, mi się tak zawsze wydawało, że jednak konfrontacja... Ale nigdy chyba... nie ma jest, zawsze... Zawsze interpretujemy i rozumiemy. Nie, no zawsze, zawsze jest ruch jakiś, no. mhm. a jest to jest jakaś taka stałość. Nie, no jest ruch, no. Jest, dzisiaj jest tak, ale jutro będzie lepiej. Jakaś nadzieja musi być, musi się coś dziać. Mhm. No, ja tak jakoś w tym kierunku, bo inaczej to człowiek by się zapadł i w ogóle już nigdzie się nie ruszył, bo już przeżył, przetrwonił, zmarnował. No nie no, wstajemy z kolan. No. No, dobrze. <noise> Będziemy wstawać zatem. Ale jeszcze chciałbym pozostać przy tej wielości i tym, tym, tej nieskończoności procesu interpretacji, tak. o którym mhm. pani profesor mówiła. Jeszcze pozostając tak. nawet przy strukturze samego Kwartetu Aleksandryjskiego. Mówi, ja. Razem mówiliśmy no, to. Ale pani profesor, dobrze, tutaj niech tak będzie zdecydowanie. Tak. I przy tej, przy tej wielościowej strukturze kwartetu aleksandryjskiego, Aha. bo to, co przyświecało Lorenzowi Durelowi, kiedy tę książkę pisał i obmyślał jej strukturę, to było pokazanie właśnie takiej, powiedziałbym, fundamentalnej nieprzejrzystości współczesnego świata dla człowieka mhm. zachodu, funkcjonującego w cywilizacji zachodniej, który się styka z co najmniej dwiema takimi no, z co najmniej dwoma takimi przełomami w sposobie naszego myślenia, ale także percypowania rzeczywistości. Przede wszystkim z psychoanalizą i z teorią względności. To były takie główne inspiracje dla samego Durella, mm -hmm. które pokazują nam, że właśnie ta rzeczywistość, której, którą doświadczamy w sposób taki naiwny, i na którą patrzymy, spo... jeszcze mechanika kwantowa przy tym oczywiście. Ta rzeczywistość, którą widzimy, ona nie jest zupełnie taka, jak nam się wydaje. Jest mhm. i nasza perspektywa jest bardzo fragmentaryczna, jest bardzo problematyczna przez to. To doświadczenie takiego człowieka z siłą rzeczy, sfragmentaryzowanego właśnie, postrzegającego rzeczywistość tylko z jednej perspektywy, nigdy nie dysponującego tym słownikiem finalnym, jak mówi Rorty, to jest po prostu doświadczenie kondycji ponowoczesnej, tak zwanej kondycji postmodernistycznej, bo postmodernizm, który chwilę po Durelu się pojawia, choć o Durelu się często mówi, że to autor pierwszej powieści postmodernistycznej w historii, no to to jest taka perspektywa, która kompletnie nam, te wszystkie narzędzia rozumienia, interpretowania przynajmniej deklaratywnie wytrąca z rąk, bo oczywiście sama przynosi własne narzędzia i je uważa dobrze, za... Dobrze, 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 ale czy czasem nie jesteśmy zmęczeni już tym postmodernizmem? No, czy, ja, czy, ja, bym, czy, czy, ja bym się czy nie, czy nie przyznał nie do się, Czy nie marzy nam się świat trochę prostszy? No, ale być może to jest tylko marzenie i właśnie się nam nie uda. Do innego miasta dojechać, nie postmodernistycznego. Uda się. <głos> <głos> no, no, nie, no jest nadmiar bodźców, nadmiar możliwości interpretacyjnych i to po prostu psychika ludzka już może reagować takimi no, odrzutami, prawda? Także ja, ja myślę, że. No, że Trochę ten film, o którym mówiliśmy a, a dzisiaj akurat nie dyskutowaliśmy o nim, ale wspominaliśmy sobie przed, przed spotkaniem hardcore disco. hardcore disco. No mi się wydaje, że chociaż to jest film i wulgarny, i jak się mówi, no nie wiem, prymitywny, obcy i tak dalej i tak dalej. Ja nie patrzę na niego w ten sposób. Ja myślę, że te obrazy, które rzeczywiście takie są, to one mówią o tym, że jesteśmy tym zmęczeni. One nam pokazują coś innego, prawda? Co jest być może u podłoża tego, że już mamy tego pod dostatkiem. No tak, ale rozpad nam się ten obraz świata. Czy my go będziemy w stanie zrekonstruować? Może się nie da go po prostu zrekonstruować, no bo ta taka nadzieja z drugiej strony, że my ten świat, siebie zrozumiemy, że my to rozumienie mamy, znaczy dysponujemy efektywną metodą rozumienia siebie, innych, etc., etc., no to ma i sobie zbudujemy taką. Przejrzystą, klarowną wizję. Były takie wizje w historii kultury, przecież do pewnego momentu nawet tak funkcjonujące bardzo energicznie, no ale ich już nie ma, one się rozpadły. Jesteśmy trochę w takim no, 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 faktycznie No jest uniwersum. tak, że metanarracje się jak gdyby nam, że tak powiem, rozpłynęły. Musi prawda? pani profesor powiedzieć, co to metanarracja? Być może ktoś. No, to takie, i nie takie wie. utopie, które są powszechnie obowiązujące prawda czy też dążą do tego żeby były powszechnie obowiązujące one się trochę rozpłynęły ale one się nigdy nie rozpłynęły do końca no, być może no, no nie wiem no to jest bardzo trudne to jest bardzo trudne y, pytanie jak się świat rozpadł, co z nim zrobić prawda y, jakaś, jakiś jakiś trzon aksjologiczny trzeba mieć Jakąś, no jakąś wrażliwość na drugiego człowieka trzeba mieć, niezależnie od tego, czy świat się rozpadł, czy utopie się rozpadły, czy utopie się nie rozpadły, jakąś odpowiedzialność za siebie i za drugiego, który jest obok mnie, trzeba mieć. Ja w tym kierunku bym szła, może nie jako rekonstrukcja i stwarzanie nowych utopii, no ale jaką taką, taką wrażliwość moralną czy wrażliwość akcjonologiczną. Pani profesor, trochę. trochę... Tak taki obraz buduje, prawdziwy obraz głęboko, jak to się czasami w taki, powiedziałbym, uszczypliwy sposób mówi o różnych takich jak najbardziej steoretyzowanych, postmodernistycznie usposobionych filozofach, no że tutaj, prawda, dowodzą... Arbitralności wszystkich koncepcji, jakimi się posługujemy, nie, posługujemy wszystko potrafią zdekonstruować łącznie z rzeczywistością empiryczną, która tylko jest przecież tworem, e, konstruktem i można go rozparcelować na tapu. Po, po, po czym, jak już te książki odkładają, komputery wyłączą, to sobie tam wychodzą, nie wiem, w samochód wsiadają na przykład, komputer włączają albo nawet lecą samolotem i wtedy jakoś ta arbitralność i konstruktywność rzeczywistości empirycznej w ogóle nie jest przez nich poddawana w wątpliwość. Ale i to znaczy co pan powiedział? No, że Pani Prozes tak ja powiedziała, tak... że okej, okay, no że tutaj sobie tam teoretyzujemy, mówimy sobie, że nam Aha. się rozpadł ten, a żyć trzeba. Trochę no tak. po pierwsze żyć trzeba, ale nie tylko żyć trzeba, tylko trzeba żyć dobrze. W sposób prawy, moralny. Ja no i zresztą stale mam ten wątek takiej, takiej przyzwoitości. Wydaje mi się, że to jest strasznie ważne. No bo inaczej, jeżeli w ogóle jakaś wspólnota jest możliwa do stworzenia, no to ona musi być na czymś oparta, no nie tylko na interesach i na pieniądzach, ale musi być otwarta na jakieś wrażliwości na drugiego człowieka. No. Teraz Dlaczego właśnie... to jest takie złe? To co ja mówię? Nie broń Boże, ja się w stu procentach z Panią zgadzam. No. Absolutnie. No <laughs> Absolutnie tylko to chyba jest y, trudne, coraz trudniejsze. Ale dla trzeba Musimy zrozumieć. Trzeba się poddawać. Musimy zrozumieć pani profesor, dlaczego to jest takie ważne. Najpierw musimy to rozumieć, a jak nas nawet nie uczą rozumienia, no to wtedy jest trochę problem. No tak. To skończyliśmy no, rozumienie. Nie wiem, czy dotarliśmy do tego słynnego momentu w traktacie logiczno-filozoficznym Ludwika Wittgensteina, że już się dochodzi do granic tego, co powiedzieć można, a jak się już nie, nie ma co powiedzieć, to trzeba milczeć. Ale nie, no nie zupełnie tak jest, no bo jednak co to znaczy uczyć rozumienia? No proszę pana, wiele rzeczy się uczy poprzez przykład własny. To jest nasz obowiązek, dawać przykład. Każdy z nas ma być przykładem. No, przesadzam znowu, zaraz pan powie. Och, pan nie, nie, nie miałem takiego odruchu, żeby tutaj. Dlaczego? No, w każdym no. bądź razie wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Trochę może po kantosku to jest y, myślenie, takie kantoskie myślenie, ale wydaje mi się, że przykład, sposób naszego traktowania drugiego człowieka może być wzorcowy dla, dla innych ludzi. No, jeżeli nie dajemy tego przykładu ani. Y y koledze, ani dziecku, ani, ani nikomu innemu, no to nie można się nauczyć tego. Tego człowiek się nie uczy poprzez teoretyczną refleksję. Owszem, też ta teoretyczna refleksja jest ważna, ale wydaje mi się, że przykład jest mówi nie do zastąpienia. O, o pewnej wrażliwości, tak. takim, takiej empatii, czymś tak, takim. Tak. tak. Tego przez teoretyczną mm -hmm. refleksję się nie nauczymy. To możemy sobie uświadomić, dzięki teoretycznej refleksji. Ale trzeba to pokazać, trzeba to mieć. No to tak trochę w kawafisem teraz. No tak. To, no bo no tak. jak już ktoś nie miał takich przykładów, to finito. No jak to nie miał takich przykładów? Na no, cała kultura jest pełna takich przykładów. A bo ten przykład pani profesor rozumie szeroko, to nie tak, że trzeba mieć w otoczeniu ja, jakiegoś nie, takiego człowieka, który trzeba mieć w otoczeniu, który... ale także w otoczeniu no przecież to nie jest tylko mój sąsiad, ale i moja książka, prawda? I mój tekst, który czytam, to wszystko są przykłady i, i z tych przykładów ja czerpię i nabieram tej wrażliwości. A także radio i telewizja są moimi przykładami, mm -hmm. o czym często zapominamy. <noise> Czasem nie najlepszymi, no ale my miejmy nadzieję, że w tym przypadku tych rozmów naszych i to jest raczej korzystny przykład, a nie niekorzystny. No... Tak by się chciało, aby tak było, no a jak to jest, no to już zależy od tego, który ten przykład widzi, rozumie, interpretuje, prawda? Dlatego to rozumienie i interpretacja są takimi ważnymi kategoriami teoretycznymi, które są refleksją nad naszym życiem codziennym, bo rozumienie to jest istota człowieka, po prostu. I to jest piękna puenta o tym trzeba pamiętać. Bardzo dziękuję pani dziękuję. profesor. Profesor Zofia Rosińska, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Filozofii Kultury, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze pani I profesor. Ja dziękuję.